Cześć, witamy Was w 45. odcinku Waszego ulubionego podcastu Neurofriki. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest Daria Łukowska, która prowadzi również swój podcast Forma na życie, swój kanał YouTube'owy o tej samej nazwie. Także witamy i jesteśmy również my, Wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Patryk Sobotka i Maciej Duczyński, czyli ja. I dzisiaj będziemy rozmawiali na temat ciało pozytywności i troszkę o tym, jak do tego podchodzimy właśnie z różnych perspektyw. Daria ze swojej strony takiej mocno dietetycznej, no i my jako tacy specjaliści, powiedzmy, zajmujący się przede wszystkim pracą, nie wiem, z ciałem, poprzez ciało, więc ludzie do nas przychodzą z troszeczkę innymi problemami. Tak, ale nasza praca też się pokrywa, gdyż temat żywienia jest dość popularny u nas w gabinecie i często odsyłamy ludzi do takich specjalistów jak Daria. Tak jest. Cześć Daria, czy chcesz powiedzieć coś na swój temat? Bo zakładam, że część osób, która ogląda nas, kojarzy ciebie, gdyż tych materiałów na kanale YouTube'owym i w podcaście masz sporo. Z bardzo różnej tematyki pod kątem i zdrowia, i żywienia, ale też jakichś mitów dietetycznych, morsowania i po prostu takiego ogólnego podejścia do zdrowia. Więc może kilka słów o sobie. Cześć, dzień dobry, witam Państwa i dziękuję Wam za zaproszenie. O mnie, no ja poza prowadzeniem kanału pracuję jako dietetyk, z wykształcenia jestem na papierze fizjoterapeutą, a później też dietetykiem i tą dietetyką się zajęłam. Śmieję się, że na papierze, bo po prostu nigdy jako fizjoterapeuta nie pracowałam. Natomiast potem poszłam drogą właśnie dietetyczną. I prowadzę, można powiedzieć, gabinet online już teraz dietetyczny. Ja już razem z zespołem, który tworzę i pracujemy z ludźmi zarówno jeden na jeden, jak i właśnie zajmuję się edukacją poprzez kanał na YouTube, poprzez prowadzenie czasem webinarów, szkoleń i tworzenie kursów, podobnie jak wy. Super. W ogóle temat, który dzisiaj mieliśmy poruszyć, miał być kompletnie inny. Dary ściągnęliśmy tutaj, chcieliśmy mówić o kręgosłupie, stanach zapalnych, bólu rzutowanym i ten temat na pewno poruszymy w przyszłości. Natomiast tutaj gdzieś w kuluarach wyszedł nam taki temat związany właśnie z podejściem do takiego nurtu właśnie jak ciało pozytywność, który jest ekstremalnie ważny, ponieważ dotyczy motywacji, z jakimi przychodzą nas pacjenci, czy tam podopieczni, czy klienci, nie wiem jak nazywasz osoby, które do ciebie trafiają. Podopieczni, którzy trafiają i się okazuje, że nurt jest oczywiście bardzo fajny i dotyczy tego, że akceptujemy swoje ciało, podchodzimy do niego z miłością, natomiast czasami rzeczywiście idzie to w trochę niefajnym kierunku i takie dziwne skrajności się robią. Ludzi, którzy często na przykład nie chcą za bardzo nic w swoim ciele zmienić, albo na przykład mają jakby troszeczkę niefajne nastawienie do niego i tak naprawdę akceptują tu, gdzie są i no, niekoniecznie jakby... nie idą w żadnym kierunku. Natomiast ta akceptacja czasami jest fajnym punktem wyjścia, żeby cokolwiek zmienić. I mam do ciebie takie pytanie w związku z tym, bo od kilku lat prowadzisz takie konsultacje z ludźmi. Mhm. I mam takie pytanie, bo też jak spotykam się z różnymi trenerami, to też na przykład w przeszłości było tak, że ludzie, którzy do nich przychodzili, to mieli tylko nastawienie, bo chcę wyglądać lepiej, chcę schudnąć i na przykład temat zdrowia nie był w ogóle poruszany. Przeszłości albo jakichś, nie wiem, cech motorycznych. A jak na przykład jest u ciebie? Z czym w ogóle ludzie do ciebie stricte do gabinetu przychodzą? Bardzo często to są jednak problemy zdrowotne. Często to jest osoba, która już była kilka razy, powiedzmy, u dietetyków w przeciągu swojego życia, ale gdzieś tam no dalej coś jest nie tak. Więc zazwyczaj to są te zaburzenia zdrowotne różnego rodzaju, no bo o tym też od lat gdzieś tam zarówno na blogu, jak i teraz na YouTubie mówię, wcześniej pisałam. Więc to są zazwyczaj takie osoby, ale oczywiście zdarzają się, choć rzadziej, osoby, które po prostu chcą schudnąć i kropka. I jakby to jest tą motywacją. I faktycznie zauważam, że jeżeli ta motywacja to jest głównie zdrowie, to też podejście do realizacji zaleceń związanych ze zmianą stylu życia, bo jakby ode mnie powiedzmy zalecenia żywieniowe, no to są tylko jednym z elementów, są dużo bardziej przestrzegane niż w momencie, kiedy ta motywacja jest stricte taka, że ja chcę schudnąć najlepiej już jak najszybciej, albo do jakiegoś punktu, typu za 2 miesiące muszę schudnąć, nie wiem, bo ślub, bo wakacje, bo Sylwester i tak dalej, więc zdecydowanie osoba, która już przeszła swoje i której motywacją jest zdrowie, ma... Widać, że ta motywacja jest taka stabilna i faktycznie pozwala wytrwać potem w tej takiej dyscyplinie wprowadzenia nowych nawyków.
A powiedz mi, jak ci się, bo ja widzę taki podobieństwo, na przykład jak ci się pracuje w ogóle z takimi ludźmi, którzy przychodzą na przykład i mówią, że chciałabym schudnąć, bo za dwa tygodnie, czy tam chciałbym, bo za dwa tygodnie mam, nie wiem, ślub swój, córki, czy kogokolwiek innego, bo to jest trochę podobna sytuacja, jak przychodzi do nas ktoś i mówi, że wie pan co, bo ja startuję w biegu i chciałbym po prostu, żeby te kolana mi nie bolało, no nie, i koniec, to no nie? Jak z takimi ludźmi ci się pracuje? Bo nam tak... Ja już się przyzwyczaiłem. Średnio trochę. A jak się z takimi ludźmi pracuje? Co, no, tak naprawdę bardzo rzadko takie osoby do mnie na tym etapie trafiają, bo po prostu znają moje podejście przez to, że działam w internecie i w ogóle uważam, że świetnie jest wybierać sobie specjalistów, których kojarzymy z działalności w internecie, właśnie, znaczy w kontekście właśnie dietetyki czy właśnie fizjoterapii, bo też możemy poznać czyjeś podejście do wielu tematów. Dlatego faktycznie no, w przeciągu ostatnich kilku lat to mogę powiedzieć, że to się bardzo, bardzo mocno zmienia. Zwłaszcza, że lata temu jeszcze pracując jako trenerka personalna, też trafiały do mnie inne osoby niż teraz, kiedy mówię głównie o takim podejściu holistycznym, że tak powiem, użyję tego słowa, czyli o kompleksowym podejściu do zdrowia. Więc jeżeli czyjąś motywacją jest tylko to, że muszę schudnąć i nic się dla mnie nie liczy, kiedyś pamiętam, że nawet ktoś do mnie pisał w taki sposób, że on musi schudnąć, a zdrowie to później pomyśli, a na razie musi schudnąć, bo coś, no to raczej taka, to jakby tej motywacji nie wystarczy tutaj do stosowania zaleceń, to będzie bardzo szybko jakiś poślizg w tym wprowadzaniu tych nawyków, czy nie będzie po prostu tych nawyków, no bo nie da się dwa tygodnie zmienić nawyków, które wypracowaliśmy latami. No i po prostu tutaj będzie niepowodzenie zdecydowanie, więc mówię, teraz aktualnie nie mam doświadczenia nawet w pracy z takimi osobami, bo wprost mówię, że albo po prostu podejdziemy w kontekście takiego budowania nawyków długoterminowo i tych zmian wszystkich, albo to po prostu się nie uda. I to jest bardzo ważne. Wiesz co, znaczy z jednej strony na przykład, tak się zastanawiam, bo z jednej strony na przykład najpierw schudnę, a później myślę o zdrowiu. Z jednej strony jest to na przykład ok, bo ktoś jest na przykład bardzo otyły i to schudnięcie to już jest jakieś dbanie o zdrowie, a z drugiej strony pewnie można byłoby ten fundament budować lepiej i bardziej stabilnie, no nie, jakby wiadomo, że wszystko krok po kroku. Czasem się tak zastanawia na przykład, bo załóżmy, ja to troszeczkę myślę w kategoriach, na przykład ktoś ma silny ból, załóżmy, no jakby przychodzą do nas ludzie z silnym bólem i na przykład mówią, że fajnie jakby pan mi ten na przykład ból zabrał. No z jednej strony jakby spoko, a z drugiej chodzi o to, że kurde, no ten ból jest też z jakiegoś powodu, jakby on jest też po coś. Fajnie byłoby to zrozumieć na przykład, jakby co jest takim podłożem tego wszystkiego i powoli zacząć sobie z tym tematem pracować. A z drugiej strony, może rzeczywiście jakby w jakiś sposób zabranie tego bólu spowoduje, że gdzieś będziemy mogli wejść na przykład na inny poziom pod kątem aktywności fizycznej i tak dalej. I czasami się zastanawiam właśnie, co jest w porządku, a co nie. I tak samo myślę w kategoriach tego, że przychodzi ktoś i na przykład chce bardzo mocno zająć się swoją sylwetką, bo mu ekstremalnie to przeszkadza, bo jest po prostu, nie wiem, bardzo otyły. A z drugiej strony... No tak, ale to może to trochę bardziej rozwinę. Miałam tutaj na myśli, że ktoś się chce skupić tylko na tym, wiesz, jadłospisie, że po prostu tylko tym on będzie tego przestrzegał, a wiesz, a później to, że ja nie śpię, to, że ja tam się mam duży, silny stres w życiu, to ja się tym innym razem zajmę, nie? Na tej zasadzie, że też w oderwaniu zalecenia żywieniowe od tych innych czynników, które mają znaczenie, a które no, często ich nie kojarzymy bezpośrednio z dietą, z ciałem, a które mają ogromne znaczenie, no to wtedy może być problem. Tak, bo z jednej strony, wiesz, można tej osobie na przykład spróbować pod kątem jego jakby niewiedzy przemycić mu coś, na przykład, wiesz, jakieś zalecenia, a z drugiej można powiedzieć, wie pan co, jakby nie do końca się tym zajmuje, no nie, bo ja przynajmniej wchodzę na twoją stronę, którą tam sobie ostatnio prześwietliłem i to jest fajnie, gdzie tam jesteś dietetykiem i na przykład to żywienie gdzieś jest nawet sunięte troszeczkę na dalszy plan, no nie, bo chodzi tak bardziej o styl życia, aktywność fizyczną, sen i tam dalej, suplementacja i tak dalej, rozpisujesz to jakby w 8 krokach, w związku z tam jeszcze chyba 8, chyba uśmiech i tak dalej, pozytywne nastawienie, fajnie. A z drugiej strony teoretycznie jakby, w ogóle jeszcze może takie pytanie, jak się na przykład zapatrują osoby, które do ciebie trafiają z tym, że na przykład jesteś dietetykiem, więc powinna być dla ciebie dietetyka najważniejsza i jedzenie najważniejsze, jadłospis najważniejszy, a ty im zaczynasz mówić na przykład, wiesz, o śnie, o regeneracji, o uśmiechu w ogóle, o pozytywnym nastawieniu. Nie, o uśmiechu to nie, no to już to tam bardziej jest informacja taka na stronie, wiesz, taka właśnie dla uśmiechu. Natomiast oczywiście nikomu nie mówię, weź się uśmiechnij, zwłaszcza jeżeli to są osoby, które na przykład w międzyczasie czy są w psychoterapii, czy mają jakieś tam różnego rodzaju też tutaj
pracę z psychiatrą, często farmakoterapię w kontekście chociażby depresji, więc no oczywiście nie mówię takich rzeczy typu uśmiechnij się, nie? Bo wiadomo, wszyscy wiemy, że to nie o to chodzi absolutnie. Bardzo często odsyłam moich podopiecznych do psychoterapeutów, którzy oczywiście ewentualnie wysyłają do psychiatrów, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast bardzo, bardzo jest to dla mnie ważny aspekt. Tak samo jak do fizjoterapeuty czy osteopaty. Tutaj też to są dwa elementy, które bardzo często stosuję w mojej pracy. To łączenie. Wiesz co, wydaje mi się, że osoby, które no mówię, do mnie trafiają, to już są raczej osoby, które wiedzą, czego się spodziewać. Dla mnie brak na przykład zadbania o ten sen, tak jak mówię, a próba na siłę wprowadzenia tego jadłospisu jakiegoś czy tam nawyków żywieniowych, często będzie się wiązała z niepowodzeniem, bo jeżeli się regularnie nie wysypiamy, to mamy ochotę po prostu na słodkie i słone na drugi dzień, najlepiej to jakiś, nie wiem, fast food czy jakiś baton typu Snickers. No, mamy ochotę na takie rzeczy, organizm nam wysyła takie sygnały. Nie czujemy sytości, no więc bycie na jakimkolwiek diecie, czy próba zmiany nawyków żywieniowych na zdrowsze, czyli na trochę inne smaki, no będzie wtedy bardzo ciężka. Więc my się będziemy męczyć, za chwilę to rzucimy i albo będziemy szukać nowego dietetyka, no bo ten nie zadziałał, albo będziemy sobie mówić, że no to nie działa. Więc dla mnie w tym momencie oderwanie zaleceń żywieniowych od zmiany w różnych innych aspektach nie ma sensu, po prostu. I oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby w każdym tym obszarze na 100% się zmieniać, bo to jest totalnie nierealne i wszyscy dobrze wiemy, że jak zmienimy wszystko naraz, no to jest jakby tutaj case tych postanowień noworocznych. Czyli chcemy w tydzień wszystko zmienić i potem to rzucamy po tygodniu. Ale chodzi o to, żeby mieć świadomość, że w każdym tym obszarze musimy coś prawdopodobnie, znaczy musimy sobie fajnie zobaczyć by było, najpierw. No tak, musimy zobaczyć, w których obszarach coś by wypadało zmienić i jaki ubrać to w jakiś proces najlepiej było. Dlaczego ja źle śpię, dlaczego mam stres i czy mogę to zmienić, czy być może muszę zadbać o organizm inaczej, bo tego czynnika stresowego na tą chwilę nie wyrzucę ze swojego życia i tak dalej. I jakby no tutaj oderwanie jednego z elementów będzie powodowało, że długoterminowo nie będziemy się stosować do tych po prostu zaleceń. Czyli nawet po prostu takie najsłabsze ogniwa gdzieś tam wyłapać, dokładnie, które jest często wtedy też najłatwiej poprawić, nie? Bo jak masz coś takiego dopiętego na 90%, to te ostatnie 10% to już jest takie czasami szlifowanie, a jak się okazuje, że gdzieś tam mamy coś zrobione na 10%, to czasami dorzucenie kilku takich drobnych cegiełek już robi naprawdę sporą robotę. Do 5-10 to też może problemy, nie? No tak, ale Wtedy ta zmiana jest po prostu gdzieś tam też widoczna. Nawet też pomyślałem o tym w takim kontekście, jak mówiłaś o śnie, że to chyba każdy z nas coś takiego kojarzy, że jak jesteśmy właśnie tacy niewyspani, zmęczeni, zestresowani, to dużo trudniej jest nam trzymać kontrolę w ogóle nad czymkolwiek, bo jakbyśmy nie mieli takich zasobów w ogóle mentalnych do tego, żeby sobie z czymś poradzić, więc wtedy jeśli mamy jeszcze jakąś rozpiskę, musimy się trzymać jakichś dodatkowych zasad, zaleceń, no to wtedy po prostu jest dużo łatwiej to w ogóle wtedy wszystko odpuścić i powiedzieć, dobra, ja to po prostu dzisiaj chrzanię, nie mam na to siły, nie? Więc jeśli to jest jednorazowy problem z niewyspaniem, na przykład, no to może to nie być bardzo duży problem w kontekście gdzieś tam całego naszego życia, czy budowania gdzieś tam nowych nawyków, no ale jeśli ktoś regularnie ma z tym problem, czy to ze snem, z przepracowaniem, ze stresem i tak dalej, no to wtedy wprowadzanie takich nowych rzeczy jest po prostu absurdalnie trudne. Nie? Tak. Więc ja to też często tłumaczę pacjentom właśnie pod tym kątem, że no tutaj ja rozumiem, że się przygotowujesz do zawodów, które są na przykład za 3 miesiące, bo to na szczęście się rzadko zdarza, żeby ktoś powiedział, że ma zawody za 2 tygodnie. O też... nie, zdarzały się na przykład, że za kilka dni nawet mi kiedykolwiek, wiesz, że po prostu ledwo chodzę, ale mam maraton w sobotę, może coś ogarniemy, no nie? Tak, to jest też może trochę inna specyfika, bo akurat najczęściej pracuję ze sportowcami, ze sportów siłowych albo sylwetkowych i to jest maraton w przygotowaniach i później performance przez krótki okres czasu, więc akurat bieganie jest takie, no nazwijmy to mainstreamowe. To jest często takie zadanie hobby dla osób, które na przykład sobie od poniedziałku do piątku mało co robią, ale później wyjdą trochę pobiegać i mogą maraton skończyć, nawet jak nie biegają. To jest do osiągnięcia, a jednak starty, no nie wiem, tam większość powiedzmy z tych, połowa moich pacjentów są jednak sportowcy, większość w trójboju, no to jest raczej nie do zrobienia, więc oni jakby wiedzą, że ten okres przygotowania mają bardzo długi. Więc tam na ostatnią chwilę to się tylko zdarza, że to jest jakaś mała kontuzja i po prostu się zastanawiają, czy mogą wziąć udział w zawodach, nie? Więc też powiedzmy trochę inna specyfika, inne jakby budowanie tego wszystkiego i tam
to jest raczej wcześniej, więc z takimi osobami mi się pracuje fajnie. Ale no to właśnie jakby też pod kątem cały czas edukacji, no to oni po prostu raczej wiedzą. Znaczy mam nadzieję, że też o tym często dyskutujemy, nie? Że ta regeneracja jest tutaj ważna. To myślę, że to też będzie fajnie o tym pogadać gdzieś tam w kontekście tej akceptacji ciała, bo to akurat sport też jest bardzo... Sporty sylwetkowe są bardzo ciekawym tutaj też zagadnieniem w kontekście samoakceptacji. Tak, sylwetkowe też, ale ten jakby siłowe też, bo w nich jest często odbicie w drugą stronę, tak jak sobie to obserwuję. Mhm. No właśnie w sylwetkowe to taką są... No tak, tak. No, jakby sylwetkowe powiedzmy, zwłaszcza wśród kobiet, bardzo często się zdarzało, przynajmniej jak śledziłam ten temat jeszcze parę lat temu, że z zaburzeń odżywiania przechodziło się do sportów sylwetkowych, zwłaszcza tych bikini fitness, mówiąc tutaj o kobietach, chociaż wiem, że mężczyzn też się sporo zdarzało z zaburzeniami odżywiania. I to był taki kontekst jakby tutaj, że mam, nie wiem, anoreksję, bulimię i teraz już odbudowuję masę mięśniową, no bo to też często jest bardzo ważne po tych zaburzeniach. No to teraz będę jeść zdrowo, no bo to wiadomo, przygotowując się, przynajmniej jeszcze jestem z starej szkoły kulturystycznej sprzed prawie 10 lat, gdzie to był kurczak, ryż, sałata. No to mam taką już kontrolę, mam dalej kontrolę nad ciałem, nad jedzeniem, ale ja już buduję masę mięśniową i to jest takie poczucie, że ja już się pozbyłam tego problemu, tych zaburzeń odżywiania, a tak naprawdę z jednej kontroli ciała przeszłam w drugą. I absolutnie nie chcę tutaj urazić nikogo, kto od lat zajmuje się sportami sylwetkowymi. Ale po prostu z doświadczenia wiem, że bardzo dużo osób wtedy, powiedzmy nawet gdzie ja raz startowałam i z tego mojego roku startu, bardzo dużo osób potem się przyznawało, że faktycznie miały wcześniej zaburzenia odżywiania. I dużo też osób kojarzę, które kiedyś śledziłam właśnie z Bikini Fitness też, które po jakimś czasie pisały posty, że no jednak faktycznie mają te zaburzenia odżywiania. Więc wiem, że to jest takie z kontroli ciała do kontroli ciała. Tak, to, no, to jest takie właśnie bardzo złudne, nie? Tak. Bo się wydaje, że robimy coś nagle, że człowiek się od czegoś uwolnił, a się okazuje, że to jest tak naprawdę właściwie to samo, tylko pod trochę gdzieś tam inną, tak, inną przykrywką, nie? Więc znowu takie trochę jakby nieakceptowanie tego swojego ciała, tak jak mamy w anoreksji, bo tutaj się pojawia właśnie ten aspekt kontroli, wydaje mi się, że jest najważniejszy, bo jedzenie jest czymś, co jest bardzo łatwo kontrolować, kiedy nie mamy kontroli nad wszystkim innym dookoła. No to jednak jest coś, co mogę sobie dowolnie ograniczyć, dołożyć i prawie nikt mi się w to nie wtrąca. No to tutaj jest dokładnie to samo. Mogę sobie też regulować, tu dołożyć, tu odjąć, więc jest zawsze jakiś ten punkt zaczepienia. W dodatku jest go nawet łatwo zrzucić na kogoś innego, no bo jest osoba, która dietetycznie prowadzi, więc ona nam wyliczy, ile liści sałaty, ile łyżek ryżu i tak dalej. Więc jest w dodatku z takim poczuciem braku winy ze swojej strony, nie? Za cokolwiek. Więc teraz oczywiście też no offense, bo ja w ogóle bardzo z jednej strony podziwiam też osoby, które trenują tak czysto sylwetkowo, bo to jest naprawdę bardzo dużo wyrzeczeń. Tak, oczywiście. I gdzieś tam, jak kiedyś miałem taką swoją gdzieś tam próbę pójść w tą stronę, to dużo jakby tego czasu i uwagi trzeba poświęcić właśnie temu tematowi. Tak, i to nawet nie? Już nie tylko wyrzeczeń żywieniowych, ale też społecznych. Dokładnie. Nie? Więc gdzieś tam już wyskoczenie. Tak, żeby wyskoczyć ze znajomymi gdzieś tam na piwko wieczorem, no to już nie bardzo, bo nie wiadomo, jak to wliczyć. Albo ze swoim pudełkiem, nie? Tak, albo zjeść coś na mieście, gdzie nie wiadomo, jak to policzyć. No to już się okazuje, że to już jest bardzo duży problem. Tak. Więc wiem, że teraz chyba to się zmieniło i tak po latach, porównując to, co było 10 lat temu, a co jest teraz, to jest też dużo większego luzu w tych przygotowywaniach i wiem, że chyba są trenerzy, że są, nie chyba, tylko że są trenerzy, którzy w bardzo taki zdroworozsądkowy sposób przygotowują kobiety, które na przykład do ostatniego miesiąca przed startem mają miesiączkę, co kiedyś było normą, że kobiety na kilka lat zanikała po prostu miesiączka, przygotowując się do sportów sylwetkowych, co jest no bardzo ważne, bo świadczy po prostu o zaburzeniach tutaj hormonalnych. A teraz wiem, że i ta dieta też nie wygląda tak jak wyglądała wtedy, chociaż pewnie są osoby, które dalej starą szkołą kulturystyczną się też przygotowują. Tak, ale tutaj może być jakby dużo osób,
sukcesów, dlaczego tak jest, bo choćby samo to, że po prostu o tym się jakby trochę mówi, to jest raz. Dwa, że temat terapii już nie jest takim tematem tabu, na przykład psychoterapii, tak. I że coraz więcej osób jakby z niej korzysta, bo jeszcze powiedzmy, że lat temu 10, jak gdzieś tam w gabinecie napomknąłem w ogóle cokolwiek psychoterapii, to pacjenci niemalże się oburzali trochę, że kurde, wszystko z głową w porządku, tak jakby, a teraz się okazuje tak, że jakby korzystają i jakby to jest normalne. I jakby nawet takie podejście, że w sumie to akurat jest trochę skrajne, że każdy powinien spróbować, że co akurat może by się też przełożyło nieźle na tak naprawdę jakby całe społeczeństwo, jakby każdy sobie poszedł, chociaż zobaczył, jak, na czym to polega. I tutaj teoretycznie znowu jakby, tak jak powiedziałeś, że dużo osób, jeśli chodzi o pracę pod kątem swojego ciała, ma zaburzenia, to jest to związane z tym, że nie ma takiego przestoju pomiędzy mam zaburzenie odżywiania, nic z tym nie zrobiłem i idę dalej. Czyli szukam teoretycznie, gdzie ja mogę tą swoją jakby często potrzebę kontroli mogę tak naprawdę wykorzystać w dobry sposób, no nie? Tak jak wcześniej nam się zaczęła taka rozmowa jeszcze przed nagrywaniem podcastu, że często motywacja dla osób, które są zawodowymi sportowcami, też nie jest najlepsza i że to jest często jakby ucieczka w jakiś temat, wykorzystanie tych swoich powiedzmy mocnych stron i wiadomo, że oczywiście lepiej teoretycznie wydaje mi się pod kątem jakby myślenia o swoim ciele i jakimś dobru dla niego, że ja już idę w tym, nie wiem, w świat bikini fitness, no to jest mniej destrukcyjne niż po prostu jestem anorektyczką. W suma summarum pewnie by się to skończyło jakby lepiej, no nie? Tak, bo wiesz, no żyję zdrowo, idę, chodzę na siłownię, jem zdrowe jedzenie, pomijając, że tak jak też rozmawialiśmy, że no, zbyt zdrowo to też już nazywamy ortoreksją, jeżeli ktoś się panicznie boi zjeść czegoś innego, ale to jest inna kwestia, ale no jakby trzymamy te zasady, które już są społecznie akceptowalne, wręcz pożądane, idę na siłownię, jem zdrowo. Tylko no właśnie, no każda skrajność jest zła i tutaj właśnie też trzeba tą motywację chyba sobie ocenić, dlaczego ja to robię. A może nie, a może to ważne, że mamy jakieś osiągnięcia tutaj i że próbujemy takiego sport sylwetkowy, jeżeli nazywamy też sportem. Ciężko powiedzieć tutaj. Mam takie pytanie na przykład, bo jak też nawet na twoim blogu można sobie zerknąć, to miałaś zaburzenie odżywiania w przeszłości i zakładam, że też twoje zainteresowanie tylko wynikało stąd. Dokładnie. Ja jak zauważam teoretycznie, na przykład w naszym przypadku pytamy się na przykład, jaka jest motywacja ludzi do zostania fizjoterapeutą, to 3/4 po prostu miało problem ze sobą. Próbowało... Albo rodzice mieli. Albo rodzice mieli i jakich chcieli im pomóc, więc zainteresowali się tym, więc po prostu zakładam, że twoje zainteresowanie dietetyką też było związane z tym. I jaka była twoja motywacja na przykład do zainteresowania się sportami sylwetkowymi, bo też mówię, że tak byłaś jeden rok na zawodach bikini fitness. Tak. Jaka była główna motywacja tego? No właśnie, tak jak wspomniałam, to odbudowa masy mięśniowej, bo gdzieś tam ta historia, która rozpoczęła się z tym ograniczaniem jedzenia, no to było bardzo niska kaloryka rzędu 1200 kilokalorii i z, nie wiem, wychodzenie na bieganie czy na jakieś aerobiki, pamiętam wtedy. No to było, bardzo szybko straciłam masę mięśniową, które wypracowałam, bo przez 20 lat, znaczy 20 lat to nie, ale do 20 roku życia i grałam bardzo dużo w koszykówkę i tańczyłam, więc miałam zawsze takie umięśnione ciało. Nie? Nigdy nie miałam nadwagi, ale to ciało było zawsze takie nabite, umięśnione, no bo sportu miałam bardzo dużo w życiu, chodziłam do klasy sportowej, więc w momencie, kiedy zastosowałam tak okropnie niskokaloryczną dietę, z aktywnością fizyczną, no to wiadomo, że katabolizm tutaj dotknął bardzo mocno nie tylko tkankę tłuszczową, ale i mięśniową. A skąd w ogóle jakby pomysł teoretyczny na przykład o takim dużej zmianie żywienia? Jakby jesteś aktywna, jesteś sportowcem, jesteś w klasie sportowej i decydujesz się na to, żeby po prostu prawie nie jeść. Wynikało to ze zmiany mojego życia, że po prostu wyjechałam z rodzinnego miasta, gdzie miałam te wszystkie, powiedzmy, drużyny, zespoły, do których należałam i po prostu poszłam na studia, gdzie na początku się w nic nie zaangażowałam, tylko po prostu chodziłam studia, dom.
I szczerze mówiąc, ja do dziś nie pamiętam, co było dla mnie takim impulsem, ale stwierdziłam, że ja to sobie schudnę 4 kilo. Pamiętam, że to miało być te 4 kilo, żeby tak jak często kobiety, mam wrażenie, zwłaszcza my, mamy tak, że o, to przekroczę sobie tą magiczną jakoś tam, nie wiem, 60-kę na zasadzie, że nie ważyłam tyle, a chciałam ważyć 4 kilogramy mniej, to będzie idealnie tutaj wyglądało. No, totalnie jakby liczby nie mają teraz znaczenia i to staramy się właśnie, między innymi ten ruch ciało pozytywny wyraźnie próbuje to wskazać, że te liczby są jakby drugorzędne, nie? Ale no wtedy jakby to tak stwierdziłam, a to sobie tak zrobię, chyba z nudów mam wrażenie, czy to było takiego, że nie miałam nic poza tymi studiami. No i potem tak mi się to spodobało, że te kilogramy spadały i potem się okazało, że z 4 tam schudłam chyba tam z 12 czy z 14, co przy normalnej masie ciała, no to już wyglądałam bardzo źle. Jakby już wróciłam do rodzinnego miasta wtedy ze studiów na jakiś weekend i pamiętam, że spotkałam mnie znajoma i właśnie mnie zapytała, czy ja jestem chora na coś, bo po prostu nie widziałam jej jakiś czas i to wyglądało no źle. No i w pewnym momencie to było mi trudno zatrzymać i to było takie, taka paniczna kontrola jedzenia. Oczywiście to tylko zdrowe, no i to jeszcze musiało być wyliczone i co tam, co ileś godzin. No to była po prostu obsesja na tym punkcie, można to tak powiedzieć. Ja też w porę gdzieś tam sama można powiedzieć, że z tego trafiłam na taki punkt, który pomógł mi się troszeczkę otrząsnąć, no ale to trwało znowu kilka lat, żeby faktycznie dojść do takiego etapu, gdzie mogę powiedzieć, że jestem totalnie wolna od tego, ale to minęło wtedy, musiało minąć wtedy parę lat. Bo od tego punktu, takiego przebłysku, że kurde, chyba jednak muszę się, coś jest nie tak, czyli jakby ja też nigdy nie miałam takiego momentu, żeby trafiłam do szpitala, jak często się zdarza z osobami z anoreksją, gdzie jakby już to jest powiedzmy bardzo ważne, żeby zajęli się specjaliści. Ja tutaj miałam taki powiedzmy swój moment, gdzie wróciłam właśnie do tego zespołu tanecznego, ustałam koło koleżanek na jakichś takich gościnnych warsztatach i tak mówię, kurde, zawsze chciałam powiedzmy mieć taki brzuch jak ta koleżanka, jestem teraz z 10 kg futrza od niej, a dalej mi się nie podoba moje ciało, o co chodzi, nie? I to było dla mnie takie, pamiętam, pierwszym szokiem, że chyba coś jest nie tak. No i potem mówię, dobra, to coś z tym zrobię i no, w Poznaniu właśnie trafiłam do takiej lokalnej siłowni, bo właśnie lubię szukać zawsze takich lokalnych, to Maciek wiesz. I trafiłam na trenera, który bardzo fajnie prowadził treningi takie obwodowe, siłowe. No i potem były akurat organizowane warsztaty razem z mistrzem świata kulturystyki wtedy jeszcze. I zarówno z tym trenerem we dwóch mi powiedzieli, że mam dobrą genetykę nóg do sportów sylwetkowych. No a jak mi ktoś tak wtedy powiedział, to mówię, okej, okay, robimy to. Tylko ja wtedy bardzo szybko wtedy się, chyba pół roku było do tych zawodów, więc można powiedzieć z takiej bardzo wychodzonej sylwetki. To oglądając te zdjęcia teraz dalej, wtedy byłam chuda na tym starcie. Jakby w sensie nie byłam w takim standardzie, jak jest teraz. Teraz zresztą też z tego, co kojarzę, no to jest zupełnie inna sylwetka w sportach sylwetkowych bikini, niż ta była te 10 lat temu. Wtedy trochę mniej było środków różnego rodzaju przez kobiety brane i ta masa ciała też wyglądała naturalniej troszeczkę. No i jakby wtedy się w ten temat można powiedzieć, że wkręciłam. Później jakieś tam kwestie zaburzeń zdrowotnych, to stwierdziłam, że teraz przechodzę na weganizm, więc potem zaczęłam pisać bloga, którego już nie ma, właśnie Fitnesska na roślinach, no więc jakby teraz wtedy się zafiksowałam do kłady tego weganizmu, ale wtedy jednocześnie też zaczęłam się interesować bardzo mocno żywieniem, zaczęłam studiować się też dietetykę jako drugi kierunek i gdzieś tam ta moja droga tak sobie trwała. No i w międzyczasie spotkałam dużo ludzi na swojej drodze, którzy gdzieś tam powodowali, że zaczynałam coraz bardziej zwracać uwagę na tą swoją psychikę, na to, co się dzieje, czytać dużo jakichś takich książek z tej dziedziny. I zaczęło być dla mnie to ważne w pewnym momencie, zaczęłam rozumieć, dlaczego tak się dzieje. Po latach, później też oczywiście pojawiła się też psychoterapia. Ale mogę powiedzieć, że już to było w takim momencie, gdzie już naprawdę byłam na wychodzeniu z tych moich problemów. To jest taka historia bardzo, bardzo długa, moglibyśmy o niej jeszcze długo rozmawiać, nie chcę tutaj też zanudzać tą historią, ale ona też spowodowała, że w międzyczasie pojawiło się dużo różnych etapów, które budowały mnie, jaka jestem dzisiaj, czyli że wiem, że ten jeden element totalnie nie ma znaczenia, kiedy inne leżą i to jest bardzo ważne. Okej. Okay. Widzę ekstremalne podobieństwo twojej historii z Maćka historią. W sumie tak. Który w pewnym momencie na początku, jak z Maćka poznałem, no to myślę, że łapałeś się w jakby normach otyłości. Tak.
To nie była już nadwaga, no nie? Nie, otyłość. To była otyłość? W ogóle zabawne, bo wróciłem do tej miarki. Tak, ale wyglądasz trochę inaczej. Wyglądasz trochę teraz lepiej. Już tak. Od niedawna. Inaczej. Natomiast był taki moment, że ludzie zaczęli zastanawiać, czy Maciek nie ma nowotworu przypadkiem, bo był tak, bo ja ekstremalnie szczupły. Przez pół roku chyba 28 kilogramów tak. Chyba schudłem. No. I pamiętam taką sytuację, gdzie... Za szybko. Gdzie na przykład byliśmy w Opolu chyba nawet, co ty byłeś na tym po prostu swojej diecie, nic nie jedzenia, gdzie brałeś tylko jakieś taki ziarna. A tak, tak, tak. Bo jeszcze tak, to była akurat chyba jakaś końcówka. To akurat nie był element diety, tylko jakiegoś takiego detoksu. Oczywiście tak, wtedy też się dałem nabrać na coś takiego, że jakiś tam detoks wątroby by mi się przydał czy coś. Więc kilka dni tam po prostu cisnąłem na jakichś proszkach do wypełnienia, jakiejś glince wypełniającej żołądek i jakichś sokach owocowo-warzywnych. Więc tak, możecie tak, to było dziwne, ale to był jakiś taki jednorazowy strzał. Tak. Tak, ale później po tym, jak tak bardzo gwałtownie schudłem i też dużo osób też się mnie z rodziny pytało właśnie, czy wszystko w porządku, czy nie mam nowotworu i tak dalej, więc tak jak po prostu się gdzieś tam zobaczyłem, aha, bo ja jednocześnie w trakcie jeszcze tej redukcji masy ciała sobie zacząłem biegać i jeszcze sobie gdzieś tam dorzuciłem jakiś trening siłowy. I wkręciłem się w bieganie, no bo po prostu nim byłem lżejszy, tym szybciej biegałem. więc to mi się na jakiś czas spodobało. Później jakoś mi się spodobały biegi górskie, więc tam trzeba było troszeczkę tej masy mięśniowej złapać. No to gdzieś tam zacząłem wychodzić na jakieś takie, na jakiś pewnie surplus kaloryczny, aczkolwiek cały czas, no już wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, a to już była ortoreksja, gdzie ja się w ogóle zorientowałem, że jest problem, dopiero jak byłem na szkoleniu z psychodietetyki. I to było śmieszne, bo dostaliśmy taki kwestionariusz do wypełnienia, żeby go później dawać pacjentom. Więc ja sobie wypełniam ten kwestionariusz i później prowadząca czyta wyniki, a ja tak, o... Ojej, a to nie jest normalne, tak? Więc wydawało mi się, że ważenie absolutnie wszystkiego razem z sałatą i rzeżuchą jest okej. I że myślenie o jedzeniu od rana do nocy jest w sumie też w sumie normalne, nie? Więc okazało się, że nie. No i zajęło mi to też trochę czasu, żeby z tego wyjść, ale dopiero jakby to w momencie, kiedy ja postanowiłem nabrać więcej masy mięśniowej, jak się okazało, że to wcale nie jest takie proste, to pomyślałem, aha, czyli nie muszę jeść 2500 kalorii cały czas, więc można gdzieś tam więcej. I dopiero później gdzieś tam z biegiem czasu się okazało, że gdzieś tam też stało za tym kilka jakichś takich mocnych problemów z przeszłości, trochę związanych z jedzeniem. Co zabawne, to w ogóle wyszło gdzieś tam całkiem niedawno. I dopiero jak się gdzieś tam udało przepracować kilka tematów, to nagle się okazało, że ta waga gdzieś tam bardzo ładnie zaczęła iść do góry i że jakieś tak przestałem mieć problemy z jedzeniem. Bez większego wysiłku wtedy, nie? Tak, wtedy tak. No gdzieś tam się kilka klapek odblokowało i po prostu wjeżdża. Niestety ja nie mam żadnej romarzynej historii, jeśli chodzi o... Zawsze ważę, odkąd jestem dorosły, prawie 80, 79, 82 to jest mój po prostu... Czyli jestem 82, już jestem gruby, 79 jestem chudy, więc staram się jakoś tutaj, więc nie mam. Ale interesuje mnie, bo Maciek zauważył teoretycznie, że jest chory po wypełnieniu swojej kwestionariusza, a kiedy ty zorientowałeś się, że masz jakieś zaburzenia związane z żywieniem? No nie, bo mówię, że też w pewnym momencie pojawił się psychoterapeuta. Tak, ale to już mam wrażenie, że bardzo późnym etapie, bo ja trochę też miałam szczęście na ludzi, na których trafiałam. Mhm. I jakby bardzo dużo osób, które gdzieś tam... To nie była psychoterapia, ale rozmowy z pewnymi ludźmi powodowały, że bardzo dużo w sobie przerabiałam. I mogę powiedzieć, że to była taka moja wewnętrzna autoterapia na początku i interesowałam się właśnie różnymi rzeczami. Natomiast... Ten moment pierwszy, to tak jak wspomniałam, myślę, że ten powrót właśnie na tą salę, z której się wywodziłam kiedyś i powrót do takich właśnie, no mówię, do stania razem na sali tanecznej z dziewczynami, z którymi właśnie tańczyłam jeszcze przed wyjazdem wtedy na studia. I wtedy ten taki moment, że kurczę, że coś jest nie tak, że ja wyglądam po prostu źle, niezdrowo w sensie. Tutaj o to mi chodzi, bo to po prostu wyglądało niezdrowo.
Wiesz co, tutaj też ten aspekt, ja widzę, że on się bardzo często pojawia w kategoriach, jeśli chodzi o zaburzenia żywienia, jakby porównywania się z innymi ludźmi, no nie? Mhm. I jak mi się gdzieś tam zdarza w gabinecie, że te tematy pod kątem emocji tam wychodzą i jakiegoś takiego niezdrowego stosunku do jedzenia, czy to nadmiernego liczenia, czy wręcz przeciwnie, po prostu wrzucania w siebie wszystko, to jest związane z tym, że po prostu my mamy takie tendencje porównywania się, jak jesteś osobą młodą, na przykład w drużynie sportowej albo po prostu gdzieś tam na sali treningowej, czy na boksie crossfitowym i się porównujesz, to jakby nigdy z tego nic dobrego nie wychodzi prawdopodobnie. Teraz minus jest taki, że wcale nie trzeba nigdzie wychodzić, żeby się porównywać. Tak, tak, tak. Bo mamy internet, mamy Instagram, który może być w porządku, ale ostatnio chyba na przestrzeni powiedzmy roku on zaczyna wyglądać troszkę bardziej normalnie, gdyż ludzie tam wrzucają po prostu siebie. Nie tak, że ja tam muszę mieć super make-up i super płaski brzuch, duże cycki, świetną dupę, żeby cokolwiek pokazać. Więc to się trochę robi normalne, ale zanim to będzie takie oczywiste, to podejrzewam, że jeszcze minie kilka lat. Więc to jest troszeczkę problem. Mhm. Powiedz mi, często pojawia się u ciebie właśnie ta kwestia porównywania się, że gdzieś tam rozmawiasz sobie z kimś, on mówi, że bo jestem gdzieś tam najchudszy, czy najgorszy, czy najbrzydszy, czy z czegoś tam. W jakimś gronie osób? Wśród podopiecznych, tak? Na przykład, pytasz? No. Mam bardzo ciekawą historię podopiecznej, która prowadziłam ją powiedzmy z powodu problemów też tam zdrowotnych, różnego rodzaju, no i jakby na to było nakierowane moje zalecenia. Faktycznie udało nam się po kilku miesiącach bardzo ładnie poprawić wyniki badań. No i jakby ona cały czas była bardzo szczupła. Ale nigdy nie mówiła, że jakby to jest no, że coś tam by chciała przytyć, no ale najważniejsze dla niej to zdrowie, żeby się dobrze czuć. Ona bardzo lubi też jakby temat zdrowia, zdrowego odżywiania, ale tak zdrowo. No i potem jakby już, no mówię, osiągnęłyśmy jakby te cele. No i ona wtedy powiedziała na jednej z konsultacji, że ona by chciała jednak jeszcze przytyć troszeczkę. I tak zaczęłam drążyć. Mówię, ale dlaczego jakby? I ostatecznie po tym drążeniu, bo najpierw miała być, no że żeby chciała, no bo tak. A potem się okazało, że na tej samej konsultacji ona mówi, że no w sumie mi to tak naprawdę to w ogóle nie przeszkadza, tylko że tam koleżanki w pracy jej cały czas dogryzają. To już no, dorosła kobieta była, tylko że po prostu, jeżeli często też nie zwracamy uwagi, że te osoby szczupłe, rzucanie do nich tekstów typu o ty, ja ci oddam te moje 10 kilo, albo weź coś tam zjedz, tobie nie zaszkodzi i cały czas im dogryzanie w taki sposób, też jest męczące. I tylko my jakby tego nie widzimy. No, do osoby, która jest otyła, wiemy, że nie wypada powiedzieć brzydko, już nie będę podawać przykładów, ale już do osoby, która jest bardzo szczupła, nie widzimy problemu, żeby jej tak w taki sposób dogadywać cały czas. Mhm. O, ja to bym chciała, tak jak ty jesteś taki szczupak, to weź coś tam zjedz jeszcze. Mhm. I to ją bardzo bolało i stwierdziła, że po prostu ona chce przytyć tylko po to, żeby już od tych koleżanek w pracy tego nie słyszeć. I wtedy to było dla mnie bardzo mocne, bo rozmawialiśmy, no, ta konsultacja trwała dość długo. I tak mówię, kurczę, ona chce to zrobić nie tylko po to, żeby mieć spokój, żeby ktoś się nie dogadywał, bo ona lubi swoje ciało. Nie przeszkadzało to w ogóle. Okazuje się, że nie tylko dzieci w podstawce są bezwzględne, no nie? Ale bo wiesz, nie zwracamy na to uwagi społecznie. Mhm. I oczywiście zdarzają się też często na pewno niemiłe przytyki do osób z nadwagą, otyłością, ale jesteśmy mniej wyczuleni jako społeczeństwo na tą chudość tak zwaną. Mhm. Tak, czasami nawet niektórym osobom się może wydawać, że to jest nawet całkiem miłe. Komuś to powiedzieć, że jest taki szczupak. Tak. Nie? Tak, gdzie niekoniecznie ktoś to musi tak odbierać. Ty chudzi, no, byś zjadła więcej, nie? Zjadł. Jest to związane z tym też, że jakby jest taki przyjęty model idealnej sylwetki, to jest wiesz, szczupła osoba, płaski brzuch. I to widzimy, przecież wystarczy przejść się po mieście, widzimy sobie billboardy, tak? Kobiety w bikini, gdzieś tam w czasy wakacyjne, to wszyscy są szczupli, że tam z daleka nie widać, gdzie jest udo, gdzie jest podudzie, to wszystko wygląda płasko, no nie, jakby płaska noga, płaski. Teraz się chyba nawet troszeczkę zmienia, bo jak można poobserwować sobie na przykład wybiegi modowe, to te osoby zaczynają wyglądać troszeczkę bardziej normalnie, tak? Mhm. Więc ten kult tej osoby chudej troszeczkę się zmienia na korzyść chyba z tego, co widać. Natomiast znowu jakby, i wiesz, i pytanie jest takie, na przykład, bo w tej twojej historii też jest taka jedna ciekawa rzecz, którą bym chciał zahaczyć, w ogóle dziękuję, że się podzieliłaś tym, natomiast, że miałaś pewien taki błysk w pewnym momencie, że słynę ze 4 kg. Ja nie wierzę specjalnie w takie przypadki, że pojawi się taka informacja, z nudów se schudnę, no nie, to wymaga, wiesz, jakby dużo pracy, pewnych wyrzeczeń, zmian w życiu, więc zakładam, że
coś się działo, wiesz, jakby ta motywacja była inna prawdopodobnie, nie? Prawdopodobnie tam z nudów. Tak. Prawdopodobnie tak. Mhm. Ja nie wiem, bo tak jak mówię, wtedy nie trafiłam nigdzie do psychoterapeuty. Ale ja tak po latach się autodiagnozując, że tak powiem, analizując, może bardziej nie autodiagnozując, ale analizując to wszystko, to mam wrażenie, że straciłam taki cel w życiu i to się stało moim celem. Mhm. Takim głównym. I to też widzę po latach, gdzie zaczęłam, też miałam powiedzmy taki etap, że gdzieś tam przytłaczała mnie kwestia zawodowa w kontekście tego, że czy za dużo pracowałam, czy też za bardzo brałam do siebie pewne kwestie, pewne burze dietetyczne. No, kto śledzi branżę dietetyczną, to wie, jak bardzo tam jest dużo aferek, że tak powiem, takich, wiecie, jak to jest. U was też na pewno to jest, że różni specjaliści mają... Bywamy w centrum też czasami. Tak? No tak, ja też nieraz, dlatego też jakby bardzo ja to brałam do siebie, bo ja i lubię dochodzić do prawdy i gdzieś tam lubię też wyjaśniać wszystko od razu, dlatego też w pewnym momencie miałam taki niezdrowy brak dystansu do tego. I teraz też po latach, jak zaczęłam, znowu wróciłam do swoich pasji, co jest w ogóle niesamowite i gdzieś tam od paru lat też rozwijam się aktorsko, tanecznie, teraz właśnie też trafiłam do musicalu i to jest dla mnie tak niesamowite, jak to buduje dystans do wszystkiego. Mhm. Jakby to jest nie do porównania. I tak jak mówiłam wcześniej, przez pół życia takiego szkolnego i początek studiów miałam te swoje zespoły, tutaj wyjazd na turniej taneczny, tu na koszykarski i tak dalej. I jakby to się liczyło, no nie? Jak tego zabrakło i ja miałam tylko chodzić na studia i sama sobie wtedy nie załatwiłam za bardzo tam nic więcej. I też nawet idąc w obcym mieście, to nie jest to, że masz taką drużynę, rodzinę. Tylko idziesz na jakieś zajęcia, płacisz, wychodzisz, potem wracasz, nowy układ, nowi ludzie. I totalnie nie masz tego takiego zżycia, tego efektu wioski, o którym często mówię zresztą. I mam wrażenie, że to miało też jakiś związek. A czy to jeszcze ma głębszą motywację? Ciężko powiedzieć. Ale widzę tu teraz powrót po latach, gdzie zaczęłam znowu wracać do jakichś swoich pasji, że bez porównania w ogóle stan psychiczny. Wiesz co, tak, ale moim zdaniem dlatego, na przykład mówisz, że na przykład bycie na przykład w jakimś teamie, zespole, na przykład bierzesz udział w musicalu, to buduje dystans, tak? Jakby, do życia. Chodzi mi prywatnego, zawodowego, że nie jestem jakby sobą. Ja dietetyk Daria Łukowska, która prowadzi kanał na YouTube i tak dalej, gdzie ktoś mi tu napisze to, tu tamto, tu wiesz, tu mnie wyzwie, tu powie, że nic nie wiem, bo jest inaczej i tak dalej. I jakby człowiek bierze, a codziennie dostajesz takich informacji dużo i ciężko ten dystans. A nagle, kiedy wróciłam jakby przez te kilka ostatnich lat do tej realizacji jakichś innych rzeczy, to buduję taki dystans. No i co z tego? Jakby co z tego, że tak napisałeś? Ja mam swoje inne rzeczy, interesuje mnie to. Robię maks swoich możliwości, wyjaśniam co mogę, koryguję co mogę i tyle. Ale nie przytłacza to całego mojego dnia, że od rana do wieczora o tym myślę. Tak, ale to pewnie dlatego, że teoretycznie zaczęłaś bardziej akceptować siebie, to kim jesteś, to co robisz i jakby nie rusza cię, bo znasz swoją wartość, no nie? Tak. Bo równie dobrze mogłaby być taka sytuacja, że na przykład ktoś wylądował na przykład w jakimś miejscu X, typu na przykład nie brał w tym wcześniej udział, ale teraz jest na przykład w teamie tworzymy spektakl, tworzymy musical i by się okazało, że to powoduje u niego jeszcze więcej stresu, bo są kolejne osoby, na przykład z którymi trzeba się porównywać i kolejne zdarzenia, pewnie nie? Tak, pewnie. Więc tak. Wydaje mi się, że to dlatego, że pewnie twój mental na przestrzeni gdzieś tam lat się wszystko mocno zmienił. Podejrzewam, że tak. Ja w ogóle też taka historia, właśnie jak zaczęłam jeszcze w Warszawie, jak mieszkałam, zaczęłam chodzić właśnie na różne warsztaty teatralne i między innymi poszłam też do szkoły impro. Tutaj myślę, że dużo osób klub komediowy kojarzy, więc do szkoły improwizacji przez rok. I pamiętam, to też jakby jeden z tych przebłysków. Ja przez te lata wtedy, gdzieś tam, kiedy to trwało, aż powiedzmy do jakiegoś tam etapu zdrowego doszłam, to były takie te przebłyski co jakiś czas, nie? I jeden z przebłysków, to pamiętam do dziś, że poszłam na tą improwizację. Nie wiem, czy kojarzycie, na czym polega... Tak, tak, no. Tak. Więc poszłam na tą improwizację. No i tam ludzie z różnych branż byli. W ogóle cudownych ludzi też tam poznałam. Z przeróżnych branż, kreatywnych, fajnych ludzi w różnym wieku. No i mamy te różne zadania i to trzeba rzucać spontanicznie jakieś różne, z różnych dziedzin, jakieś tam budować sceny. Mhm. I nagle się zorientowałam, że ja w mojej głowie mam tylko wszystko na temat żywienia. A to są takie tematy, wiecie, branżowe, gdzie tam nie było nikogo z mojej branży.
I w pewnym momencie zrozumiałam, że ja nie mam o czym rozmawiać z ludźmi, bo ja te ostatnie wtedy, powiedzmy, no to już było wiele lat temu, ale wtedy, powiedzmy, ostatnie kilka lat spędziłam na tematach żywieniowych. Oczywiście studiowałam to, ale jednocześnie obsesyjnie to studiowałam wręcz, można powiedzieć. Dużo doczytywałam, każdy weekend to konferencje, szkolenia. Z jednej strony okej, to fajnie, bo to spowodowało, że jestem tu, gdzie jestem zawodowo, ale z drugiej strony to też się przekładało wtedy na moje życie prywatno-żywieniowe i takie obsesyjne, nie? I wtedy to był też taki jeden z impulsów, że mówię, kurczę, że ja nie wiem, co się dzieje na świecie, bo ja wiem tylko, co się dzieje w żywieniu. I może mówię, może to było potrzebne, żeby gdzieś tam też się stać lepszym specjalistą, czy tam nie wiem, jak to mogę nazwać, lepszą w tym, co robię. O, może to brzmi lepiej. Natomiast to był też taki impuls zdecydowanie. To jest chyba taki też, powiedzmy, problem, tutaj cudzysłów dla osób, które nie widzą, co pokazałem, jak na przykład jesteśmy gdzieś z ekipą, na przykład prowadzimy szkolenie, wychodzimy sobie gdzieś na jakieś spotkanie i tak dalej, i się okazuje, że tematem przewodnim jest temat pracy z ludźmi fizjoterapia i to jest troszeczkę niepokojące, bo jednak fajnie byłoby mieć też jakieś inne, nie wiem, zainteresowania, rzeczy w życiu, które po prostu powodują, że no, nie zamykasz się w jakimś klatce i nie jestem tak naprawdę specjalistą od człowieka w pracy, w domu, w nocy jak śpię, jak idę z kumplami sobie na piwko i tak dalej. I to też jest bardzo mocno ograniczające. Wracając do naszego tematu jeszcze tutaj, związanego z ciałem. Jak poruszaliśmy sobie tutaj taki temat, na przykład związanego z tym, że takie przytyki, no nie, jakby do innych osób, tak, że a ty jesteś tutaj, mogłabyś na przykład nie jeść, a ty mogłabyś zjeść za mnie, a ty i tak dalej, to wiesz, jakby znowu sytuacja, jakby wydaje mi się, że fajnie byłoby zwrócić uwagę, że to na przykład nie ja mam stricte problem z tym, tylko często te osoby, które gdzieś tam wrzucają te tematy, no nie, bo to one gdzieś tam, nie wiem, próbują siebie troszeczkę dowartościować przez taki przytyk, wiesz, delikatny innej, no tak, innej osobie. No pewnie, no bo jakby jeżeli ja się czuję okej ze swoim ciałem, wiadomo, że każdy z nas zawsze powie, może bym sobie tutaj, nie wiem, poćwiczyła więcej pośladków czy coś tam, nie? Jakby to jest co innego niż to, że po prostu obsesyjnie o tym myślę. I w momencie, kiedy ja wchodzę do grupy ludzi, a mam zdrowy dystans do tego wszystkiego, akceptuję siebie, swoje ciało i mam świadomość różnic między ludźmi, to ja nie patrzę na człowieka i mówię, wiesz, jakby nie patrzę na nich przez pryzmat tych sylwetek. Ja widzę realnie, widzę, że ktoś jest szczupły, ktoś jest otyły, to jest normalne, ale nie przyszłoby mi do głowy, żeby do takiej osoby powiedzieć, wiesz, zaczynając rozmowę o jego sylwetce. A tak się dzieje bardzo często, że my jakby zaczynamy albo dość szybko pada, zaczynam ten temat. I to chyba też pokazuje troszeczkę, no bo czy ktoś cię pytał o zdanie? Jakby może ja o tym nie chcę wiedzieć, a może ktoś jest chudy dlatego, że ma problem zdrowotny, celiakię, nowotwór i może sprawić tej osobie przykrość. To tak samo jak się nie pyta ludzi młodych, dlaczego jeszcze nie mają dziecka. No bo właśnie też mi to do głowy przyszło. No właśnie. Właściwie tak, to samo, nie? No więc właśnie. I jakby tak samo osoba otyła, skąd wiesz, jak ona drogę przeszła, nie? Inna kwestia, że wiemy, ja wiem, wy wiecie, co to robi z organizmem, jeżeli to jest temat niezadbany, a z drugiej strony wiemy, że no, nikt się nie rodzi otyły, nie? Raczej. W większości przypadków. Tak, ja myślę w kategoriach, znam taki przykład osoby bardzo otyłej, która po prostu dowiedziała się bardzo późno, że jest w ciąży, bo w ogóle tego nie było widać, a z różnych przyczyn zdrowotnych ta osoba też miała bardzo duże zaburzenia cyklu menstruacyjnego, więc w ogóle się skapnęła, no nie? Co fajnie też było o tym mówić, dlatego że dużo osób to bardzo bagatelizuje, że jak na przykład w wywiadzie pytam się, jak tam w ogóle z cyklem menstruacyjnym, z okresami, bo na przykład interesuje mnie, na przykład, czy one są bolesne i tak dalej, bo to znaczy, można nakierować na ewentualnie jakiś trop, jeśli chodzi o pracę później terapeutyczną. I ktoś mówi, że nie, tak w miarę jest okej, tylko mam taką, na przykład, taką dziwną sytuację, że w tamtym miesiącu to w sumie dwa miesiące temu to za bardzo nie miało, albo był taki bardzo krótki, a teraz mam taki dziwny okres, który się trzymał dwa tygodnie plamienia. Mówię, wygląda to dziwnie. Nawet zwracając na tej osobę, to tak mi się popełniało, że po prostu urodziła dziecko, które było powyżej 5 kg, no nie? Więc w sumie trochę jakby. No tak, delikatnie no tak, było, ale, nie? No właśnie, to też jest jakiś element, który później ma swoje konsekwencje tak, i. Tak.
No, i znowu nie oczywiście. Jest to zawsze w 100%, znaczy nigdy nie jest nic w 100% zależne tylko od tej osoby, bo ona też ma jakieś, no skądś wychodzi, tak? Więc właśnie to chodzi, że i rodzina, i później towarzystwo, i znajomi, i sytuacja w ogóle jakaś i ekonomiczna, i to, gdzie trafia gdzieś tam później, w trakcie studiów, po studiach, nie? Cały ten okres gdzieś tam kształtowania nas jako ludzi, który się w sumie, on się nie zakończy, nie? Więc... Dlatego to jest jakby coś, co myślę, że ludzie często to oceniają, bo to jakby ciało w pewnym sensie jest taką naszą trochę wizytówką, no bo to jest coś, jest. Kto, ktoś od razu jakby widzi, a jeszcze nas nie zna, ale już nas widzi, nie? Tak. Więc to jest coś, o co może czasami jest gdzieś łatwo zagadać, paradoksalnie, tak. Nie? I tylko no właśnie też dla mnie to jest takie zastanawiające, bo ja nigdy jakoś do tego tak nie podchodziłem, żeby z taką śmiałością, jak to niektórzy robią, tak od razu powiedzieć, ej, wiesz co, ty w sumie taki gruby jesteś, nie? czy coś? W życiu by mi to do głowy nie przyszło, ale widzę, że dużo osób w ogóle nie ma z tym problemu i tak po prostu jedzie. No, jedzie z tematem, no. Nie? A też my nigdy nie wiemy, w jakim ktoś jest procesie, nie? Nie wiesz, czy ta osoba być może kilka miesięcy temu 20 kg więcej ważyła. Dokładnie. Na przykład. Tak, i ona właśnie jest w świetnym momencie zmian w swoim życiu. No i ty jej teraz rzucasz, przydałoby ci się schudnąć trochę, nie? No i jakby ta osoba wtedy jej wszystko opada i jakby ta jednak wiadomo, że jest ważna motywacja wewnętrzna, no ale ta motywacja z zewnątrz też jest ważna. No a kilka takich tekstów i może spowodować, że nam się po prostu oddechce wszystkiego i... Tak, no i będzie ciężkie dla naszej psychiki. Jak ktoś pracuje na przykład z ludźmi, to ja mam swój taki tekst, na przykład jak mam podejrzenia jakichś ewentualnie dużych zmian, jeśli chodzi o samą uwagę, to nie pytam się, czy, bo kiedyś się na to naciąłem po prostu, zapytam się pana po prostu, czy nie wiem, na przykład przytuł mu się ostatnio, on był dość otyły, a on mówi, że właśnie nie, bo schudło 200 kilogramów i ja mówię, trochę tak, do niego. Ja pytam po prostu o wahania wagi. O wahania wagi bardzo dobrze. Czy zmieniła tak, jakieś wahania wagi. Ty mówisz, że na przykład, wiesz, na przykład schudł ostatnio 30 kg na przestrzeni 2 lat. Mówię, wow, super w ogóle. Idźmy, super pani drogą idzie, po prostu trzymam kciuki tutaj. Mm-hmm. Chyba, że ona powie, że ale już mi starczy. To znowu delikatna wtopa. Natomiast... No tak, tylko dodam tutaj, że ty oceniasz już z perspektywy specjalisty w dziedzinie zdrowotnej, a nie z perspektywy, że patrząc na panią, to moim zdaniem moim zdaniem mogłaby pani sobie jeszcze schudnąć, nie? No to nie o to chodzi, no bo to jest złe, a to, co ty robisz, jest okej, bo ty dbasz o to zdrowie. No właśnie, więc to znowu to jakby to mamy wspólne, że my pytamy w jakimś konkretnym celu po to, żeby komuś pomóc i tak naprawdę te osoby chcą od nas często tej opinii, dlatego, że no jakby po to też trochę przychodzą, bo chcą zająć się swoim zdrowiem, więc po prostu no masa ciała jest nierozerwalnie związana oczywiście. Z tym, jak my się czujemy i nawet czy pod kątem fizycznym jakiejś sprawności tego, co taka osoba mogłaby dla siebie zrobić i tak dalej, czy pod kątem diety, no to oczywiście tak. Więc od nas jak to wychodzi, no to też wiadomo, że my to też formułujemy często inaczej, no w taki sposób nie krzywdzący tej osoby. Poza tym one się też spodziewają tego, że od nas coś takiego usłyszą, no bo po to przyszły. Tak, natomiast też, tak jak powiedziałeś, kwestia komunikatu w jaki sposób. Tak. Jakiś czas temu też trafiłam, nie wiem czy to post gdzieś w internecie, czy artykuł, a propos tego, co często tam chodziło o otyłe kobiety i ginekologów, w jaki sposób często ten komunikat dostają. Bo nie ma wątpliwości, że osoba otyła bardzo często ma problem z zaburzeniami hormonalnymi, PCOS i tak dalej. I bardzo często uregulowanie zdrowia, w tym redukcja masy ciała, ogarnięcie zdrowia metabolicznego, że tak brzydko powiem, ale chociażby poprawia insulinowrażliwości i tak dalej, to wszystko może spowodować, że przywrócimy ładne cykle, owulacje, zwiększy się szansa zajścia w ciążę i tak dalej. No ale co innego, jeżeli to powiemy w sposób taki ładny, z szacunkiem, a co innego, jak tam właśnie te komunikaty przeczytałem, już nie pamiętam, co były dokładnie, jak to brzmiało, no ale to było takie, że naprawdę ta kobieta wtedy nie stwierdzi, że ona się, okej, to może warto by było, nie wiem, zapisać do tego dietetyka, innego tam specjalisty jeszcze, tylko że ją to zdołuje i pójdzie być może zajeść problem, bo kompulsywne objadanie się tutaj jak najbardziej może być kolejnym gdzieś tam etapem takiego nienawiści do siebie, do swojego ciała i jeszcze lekarz mi mówi, że no czy pani nie widzi, jak pani wygląda, no może by warto było coś z tym zrobić, nie? No to wychodzisz i masz ochotę wtedy w skowronkach iść zapisać się do dobrego specjalisty, który ci pomoże zrzucić masę ciała, czy masz ochotę iść się obieść, bo zazwyczaj osoby, które mają problem z masą ciała, pójdą w to drugie i to nie jest ich wina, tylko to jest właśnie
ta sytuacja, w jakim się, jakiej się znajdują. Czyli te, powiedzmy, zaburzenia odżywiania, które często też właśnie są związane z kompulsywnym objadaniem się, a kompulsywne objadanie się w ogóle też jest naszym problemem, mam wrażenie, naszych czasów dość mocne, bo wynika właśnie z zaburzeń psychiki, że tak nazwę to zaburzeń, ale z tego, z tych naszych różnych niezaopiekowanych się kwestii psychicznych. No tak, no bo to jest teoretycznie znowu coś, co można tak naprawdę ten problem przykryć delikatnie, no nie? Że po prostu cały czas czuję się, na przykład i mam jakiś chroniczny stres, który mnie tak naprawdę mocno dojeżdża, więc teoretycznie oczywiście, na przykład nie znając całej tak naprawdę, co się dzieje z moim ciałem po prowadzeniu jedzenia, po prostu dorzucę sobie troszeczkę hormonów szczęścia, zjem sobie coś fajnego, reguluję sobie to i w konsekwencji tak naprawdę czuję się przez chwilę fajnie, no ale później niekoniecznie. Tutaj też jakby jest taka fajna informacja związana z tym, że my jako na przykład też specjaliści, ale też nawet jako ludzie powinniśmy wiedzieć o tym, że my wrzucamy jakiś tekst, który nas by na przykład nie dotknął, ale kogoś na przykład może bardzo. I my często, jak na przykład prowadzimy szkolenia i rozmawiamy sobie z kursantami, to też staramy się, żeby po prostu te słowa, które oni mówią, żeby były dość wyważone, że nie było taka informacja. Teraz podam przykład Artura, który był gdzieś tam na dniach po prostu jakichś otwartych w swojej szkole osteopatycznej i gdzieś tam pracowali i ktoś po prostu zobaczył sztywność klatki piersiowej i rzucił taką informację do pacjenta, że kurde, to jakiś chyba problem z wątrobą mamy, no nie? I po prostu tego pacjenta zostawił i odszedł dalej, no nie? I ta osoba zaraz mówi, kurde, jak to problem z wątrobą, to ona jakby nie działa, czy mam jakieś problemy, powinien jakieś badania zrobić, powinien, nie wiem, zainteresować się dietą, przecież ja nie piję alkoholu i tak dalej. Oczywiście jak pada problem z wątrobą, to ktoś myśli od razu, że po prostu za dużo nadużywam alkoholu, ładuje, no? A ja za bardzo nie piję i teraz co ja mam zrobić? I wiesz, my rzucimy jakieś słowo czasami, no i dla nas tematu nie ma, wychodzimy z gabinetu albo do innego pomieszczenia, albo po prostu przechodzimy na inny temat, a ta osoba w jej głowie po prostu... cały czas i mówię, słuchajcie, jakby do naszych kursantów, jakby myślcie o tym, bo wy tą osobę widzicie raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, a ona z tym waszym tekstem zostaje 24 godziny na dobę przez kolejne dni, dopóki tego nie odplączecie, bo ona się was dopiero zapyta o to, o co chodziło na przykład za tydzień albo za dwa. Jednocześnie będzie się biczowała albo szukać na przykład... w Google. Bo nie daj Boże, po prostu zacznę szukać w Google, no nie? Tam jest coraz gorzej. I jak trafię sobie na taki twój kanał, spoko, tak? Bo się okaże, że dobra, nic się nie dzieje, to jest objaw, albo to jest normalne słowo, albo to jest jakaś gra słów, ale czasami po prostu trafi na jakieś niefajne strony, jakieś tam, nie wiem... Nie chcę przytaczyć, bo to będę robił jakoś... No nie, ale generalnie no wiadomo, że w internecie każdy może podawać się za kogo chce i bez żadnej niemalże odpowiedzialności pisać, co uważa, więc jest bardzo duże ryzyko tego, żeby się tam można było na coś naciąć. Mi to też dało do myślenia pod kątem tej komunikacji. Miałem kiedyś taki przypadek, on mi się w sumie nadal wydaje zabawny, ale dla tej pani to nie było zabawne. Bo po prostu. Fajnie, że chociaż jedna osoba się dobrze bawiła. Znaczy ja się teraz dobrze bawię. Ale nie, no mimo wszystko gdzieś tam zacząłem jeszcze większą uwagę do tego przykładać, bo po prostu z jedną panią gdzieś tam sobie pracowaliśmy gdzieś tam z okolicą w ogóle pośladka. I gdzieś tam sobie dotykamy jednego miejsca, kość, i pani się pyta, o, a co to mam tutaj takie twarde? Ja mówię, guz kulszowy. I po prostu zmiana tematu, coś tam robię. I ona w tym momencie się po prostu cała napiła, przestała w ogóle mówić. A ja nawet na to nie zwróciłem uwagi, bo się skupiłem trochę na tej robocie, co mam do zrobienia. I później ona sobie, ja mówię, że dobrze, tutaj skończyliśmy zabieg, może pani się tam sobie usiąść, ubrać się. I ona po prostu przerażona, nie? I ja tak, czy coś mogę jeszcze podpowiedzieć? Chciałaby coś tam wiedzieć więcej? I ona, jakieś badania mam pójść? Nie, no żadnym, wszystko jest okej. Okay. Ale to najpierw na krew czy na onkologię? Myślisz, jaką onkologię w ogóle, o co chodzi, nie? Ona, no bo ten guz. Ja w ogóle przez chwilę to znowu tego nie skleiłem i tak mówię, jaki guz? No mówi pan, że ja tam mam guz jakiś. Ja tak dopiero po chwili do mnie dotarł, mówię, guz kurczowy to jest taka kość i ona jest po obu stronach i wszyscy mamy taki guz, to się po prostu tak nazywa. I z niej tak nagle zeszło napięcie i mówi, Jezu, bo się bałem, że mam nowotwór, że to jest guz. Ale musiała traumę ta pani przejść. Ona przez pół godziny to musiała mieć naprawdę ciekawie, nie? Dobrze, że w sumie zapytała, bo ja tak też byłem, to już tak gdzieś tutaj kończę, zaraz następny pacjent, coś tam. Aby mi w życiu do głowy nie przyszło, że jak powiem komuś, że ma guz kulszowy, to że to jest... Ktoś to może skojarzyć, że to jest guz nowotworowy, nie? I jakby wpisała w Google guz kulszowy, no to spoko by okazało. No, ale nie tak, ale równie dobrze guz na miednicy, guz pośladka. Tak, to by tak. się okazało, żeby mogło być wtedy trochę niefajnie. I,
i pewnie by do mnie już nie wróciła i rozpoczęła długą drogę szukania swoich dolegliwości po różnych specjalistach. Mm-hmm. Tak. Później pewnie bym się o sobie dowiedział, że jestem z banem, no że jej powiedziałem, że mam nowotwór. Tak, nie, tak. Więc oczywiście taka bardzo skrajna sytuacja i to mi się coś takiego to zdarzyło tylko raz, no ale oczywiście można niechcący powiedzieć coś, czego nawet nie mamy na myśli. Tak, ale to nawet nie za musi to... być taka hardkorowa. Teraz miałem też musi. W ogóle element pośladka, bardzo zabawna sytuacja. Dawno, dawno temu po prostu robię sobie taką... Ja często mówię na głos rzeczy, które robię badanie i po prostu tak sobie wrzucam w powietrze różne słowa i gdzieś tam robimy sobie jakąś analizę posturalną. Mówię, okej, okay, dobra, to w porządku, tu jest fajnie, dobra, fałdy pośladkowe równo, a pani... Fałdy pośladkowe? A taka była szczupła. Teraz już wiem, że miała problemy pewnie z dużą akceptacją swojego ciała. Ja mówię, jakie fałdy pośladkowe? Przecież ja mówię, fajn, patrzy pan. Wszystko z porządku, jakie fałdy, nie? A ja mówię, nie, to jest w porządku, to jest anatomiczna nazwa po prostu na koniec pośladka, wszystko jest okej, okay, także naprawdę panie bardzo ładne pośladki, także tutaj nie mam nic do powiedzenia. A ona mówi, o Boże, przestraszył mnie pan. I to pokazuje po prostu tekst typu słowa kształtują rzeczywistość. No bardzo tak, ale mocno. Też zdarzają się, że już kilka takich historii słyszałam, że na przykład lekarz powie szybko diagnozę, a nie zrobi dokładnej diagnostyki i potem się okazuje, że to był błąd, a ktoś przeżył też chwilę grozy na przykład właśnie w kontekście jakichś guzów. To słyszałam parę takich historii. Natomiast a propos tej wątroby jeszcze też mi się skojarzyło, to miałam parę razy taką sytuację, że ktoś miał stłuszczenie wątroby, no tylko wiadomo, że mamy alkoholowe i niealkoholowe stłuszczenie wątroby. No i to faktycznie wiedziałam, że ta osoba chyba w ogóle nie piła wtedy alkoholu i lekarz mówi, no jak pan nie pije? No przecież widać, że jest stłuszczenie, nie? No jakby no proszę powiedzieć, nie? Jakby w tym sensie oczywiście ja tak mówię z opowieści, ale że z 2 czy 3 razy miałam taką sytuację, że lekarz nie wierzył, że ktoś nie pije alkoholu, patrząc tylko na obraz wątroby, w sensie, nie wiem, czy obraz, czy wyniki badań wątroby, też nie pamiętam, nie chcę też mówić głupot, natomiast na pewno chodziło o to, że o to stłuszczenie wątroby stricte. Mm-hmm. I no, człowiek się czuje głupio, no kurczę, wiesz, że czegoś nie robisz, jak ktoś ci mówi, no robisz. A później, kurde, a może ja piję? Może nie wiem. A może nie wiem, że piję, no nie, że budzę się w nocy i po prostu niektórzy lądkują, wychodzą gdzieś tam, a ja piję. Była taka sytuacja w The Good Doctor, nie wiem, czy oglądaliście ten serial? Słyszałem o nim, ale oglądałem. Taka była historia właśnie tam z panem, nie wiem, czy to jest możliwe. Podejrzewam, że to na faktach chyba wszystkie historie były, właśnie, że pan miał problem z alkoholem, przestał pić od lat i okazało się, że trafił do szpitala i we krwi miał alkohol, ale żona mówi, że no na 100% on nie pije, ona mu bezgranicznie ufa. No ci lekarze mówią, no proszę pani, no pije, no ma alkohol we krwi, no to już tego się nie da podważyć. Mhm. Potem się okazało, że teraz totalnie nie pamiętam, ale coś w jego organizmie było, co wydzielało ten alkohol, nie? Mhm. I produkował ją, faktycznie nie pił. Tak, była taka historia medyczna to no, w ogóle. No właśnie, tak, ja nie pamiętam totalnie, co to było. Coś tam mu fermentowało po prostu. Tak. Dosyć szybko, nie? I to było też niesamowite, że kurczę, no jednak człowiek miał rację. I wiadomo, tak, że nie zawsze się mówi te prawdziwe swoje historie czy tam dietetyka, lekarza, fizjoterapeuty, nie do wszystkiego chcemy się przyznać, ale czasem też nie można zawsze z góry zakładać, że pacjent podopieczny kłamie, bo to jest też nie w porządku. I jest taki tekst, że pacjenci zawsze kłamią, no nie? Ale to może ktoś sobie bardzo do serio, na serio to tak, wziął. Tak, tylko pije pan alkohol? Tak. Absolutnie. A piwo? A, no na piwo, to tak. To nie alkohol, tak. No. Tutaj, wiesz co, jakby było nasza tutaj jakby temat, ten, który też poruszaliśmy sobie zanim włączyliśmy, to była taka sytuacja związana właśnie z tym całym nurtem ciało pozytywne, że coraz częściej można spotykać taką sytuację, że na przykład powiedzmy, że trafia do ciebie podopieczny, który ma jakiś tam cel, na przykład cokolwiek zmiany, jakiejkolwiek zmiany w swoim życiu pod kątem, nie wiem, czy żywienia, czy po prostu chce się czuć dobrze, ale na przykład widzisz na przykład, że wyjściowo na przykład jest otyły, albo to też u nas się może na przykład zdarzyć, że na przykład ktoś jest otyły i my wiemy teoretycznie, że jakby otyłość w konsekwencji powoduje całą masę problemów, tak, zdrowotnych, od związanych z metabolizmem, po problemy skrążeniowe, poprzez większe obciążenie na układ narządu ruchu, co może przekładać się na większe na przykład dolegliwości bólowe, nie wiem, czy to kolan, bioder, kręgosłupa i tak dalej. Ale się okazuje, że ktoś na przykład mówi, że to może bardziej u nas taka sytuacja by się zdarzyła, no nie? Bo u ciebie na przykład już jak ktoś przychodzi... Nie, u mnie się nie zdarzyła taka sytuacja. Nie może się zdarzyć. Ale u nas taka sytuacja by się na przykład mogła zdarzyć i na przykład zdarzać nawet nie to, że mogła. I okazuje się na przykład, że jest taka ta sugestia typu, że może by się warto zainteresować właśnie pod kątem metabolicznym, może warto by zainteresować się pod kątem jakby żywienia, bo ta nadwaga nam się może przekładać, czy nam otyłość na różne rzeczy. A ktoś na przykład mówi, że nie, jakby ja się czuję bardzo dobrze w
tym temacie i robią sobie ostatnio badania krwi, jest wszystko w porządku i na przykład myślę, że to jest taka trochę problem tego tematu, że w konsekwencji wiemy, że otyłość jest, ona jest nawet zdiagnozowana jako choroba, stricte otyłość, tak, jest chorobą. Jednocześnie jakby mówieniem o tym, że jestem otyły i czuję się dobrze i jest w porządku i akceptuję siebie, jednocześnie nie robienie z tym nic, nie jest specjalnie dobrym pomysłem i jakby może przełożyć się na dużo szkód w społeczeństwie stricte. Tak, no bo to jest bardzo ważne i to tak jak rozmawialiśmy o tym, że czym innym jest to, co ma teoretycznie ciało pozytywność nam dać, czyli to poczucie, że no, jestem wartościowym człowiekiem, niezależnie od tego, czy ważę 50 kilo, czy będę ważyć 100. I to jest bardzo ważne, ale nie można zapominać o tym, że to jest fakt, że otyłość jest chorobą i to, że ty na przykład jesteś osobą otyłą, zrobisz sobie wyniki badań i się okaże, że we krwi, te podstawowe totalnie badania, no to na tą chwilę jest okej. Okay. Ale wiemy chociażby, że no prawdopodobnie na pewno w twoim organizmie toczy się tak zwany przewlekły stan zapalny z racji tego, że masz otłuszczone narządy wewnętrzne. I po prostu to jest fakt. Jakby to wiemy, to mamy na to potwierdzenia badań naukowych, a przewlekły stan zapalny o niskim nasilaniu, bo tak to się nazywa, docelowo powoduje problem no, w każdym obszarze organizmu i będzie powodował problemy od problemów miażdżycowych, po problemy tak naprawdę no, z każdym narządem, można powiedzieć, z każdym układem tutaj w organizmie. I to jest taki, jak to się mówi, wiesz, taki no, niski, mały płomień, ale który w końcu coś spowoduje, tak? Inna sprawa, że oczywiście, no być może ktoś teraz potrzebuje czasu na, że tak powiem, brzydko ogarnięcie głowy, czyli najpierw być może ta psychoterapia, że powiedzmy walczył przez pół życia, był na dietach, a tak naprawdę z tej nienawiści do siebie okazuje się, że nie wiem, jakieś traumy w dzieciństwie i po prostu teraz potrzebuje je poukładać, żeby w ogóle wziąć się za siebie, mieć siłę, żeby podjąć jakieś tam działania takie dla siebie, że on czuje, że jest gotowy, że zasługuje na to dbanie o siebie. Więc może tak być, że ta osoba teraz potrzebuje iść do psychoterapeuty, dać sobie te kilka miesięcy poukładania pewnych rzeczy w głowie i powoli zacząć te procesy pracy z dietetykiem, fizjoterapeutą i tak dalej. I to jest jakby okej. Okay. Nam też no nie możemy oceniać tego, że ktoś po prostu tego nie chce zrobić, nie? Ale my wiemy, że to docelowo spowoduje bardzo duże problemy zdrowotne i od tego się nie da uciec po prostu. I warto no, mieć tego świadomość. Z jednej strony widziałam taki post jakiś czas temu, który też jakby tak trochę mnie tak właśnie wybił z tej ciało pozytywności. Mówię, kurczę, dziewczyna, nie pamiętam kiedy był profil, ale chyba dość duży, który pisze o ciało pozytywności. Tam była jakaś, nie wiem, konferencja ogólnopolska chyba a propos otyłości. Nie pamiętam dokładnie o co chodziło. Tam się wypowiadało kilku ekspertów chyba online. I ona napisała taki post, nie pamiętam dokładnie jak to brzmiało, ale coś na zasadzie, że ja nie jestem epidemią, czy coś takiego. No na zasadzie, że mówimy o epidemii otyłości i tak dalej. Coś w tym stylu. Być może to przekręcam, no ale kontekst był taki. I to jest problem, ja mam takie wrażenie, no, że jednak ta otyłość, ta choroba jest tym naszym ciałem, a przez ten pryzmat ciała my siebie oceniamy i jakby jeżeli mam nowotwór, to ja nie mówię, że ja jestem, że jesteś nowotworem, no nie? A z tą otyłością jest tak, że my tu bardzo mocno się z tym utożsamiamy, no bo to jest to ciało, które my widzimy. Nie wiem, czy wy rozumiecie, o co mi chodzi, bo tak, ja tak, zakręciłam, tak, ale... Ja w 100% ale właśnie, że tutaj... Jasne, ty nie jesteś tą epidemią, po prostu ty masz zaburzenie metaboliczne, które jest otyłością, które jest klasyfikowane jako choroba, bo po prostu toczy się w twoim organizmie przewlekły stan zapalny. Ale to jakby to nie jest twoja tożsamość. To jest po prostu tak samo jak ty masz niedoczynność tarczycy, to ty możesz zrobić bardzo dużo, żeby tą tarczycę wyregulować. Jeżeli masz Hashimoto, możesz nawet być może wprowadzić ją w remisję albo bardzo mocno zminimalizować stan zapalny toczący się. Możesz dużo. Więc zanim się zaczniesz utożsamiać z tym, to po prostu zrozum, że to nie jesteś ty. To jest po prostu coś obok. Fajny temat tutaj pojawił mi się, że dlaczego jest tak, że jest część problemów, tak, jakichś chorób, z którymi my się bardzo łatwo utożsamiamy i na przykład to jest otyłość, depresja, ADHD. ADHD na przykład, o którym wcześniej mówiliśmy. Wysoka wrażliwość. I z tym się utożsamiamy, że okej, czyli ja siebie rozumiem, a jest część chorób, z którymi kompletnie mamy ochotę się utożsamiać, typu miażdżyca, typu nowotwory, no nie? Jakby to jest jakby... Wiesz, to też to, co mi przychodzi do głowy, to, że one nie są bezpośredni sposób śmiertelne. Bo jak jesteś otyły, no to przecież to nie jest tak, że po prostu został ci tydzień czy miesiąc, nie? Po prostu nie spotykasz się z taką diagnozą.
no pójdziesz do lekarza i po prostu jak masz nowotwór, no to po prostu wiesz, jakie są tego bezpośrednie konsekwencje. Szybkie wdrożenie leczenia. Masz miażdżycę, no to po prostu masz z tyłu głowy, że po prostu no urwie ci się, skrzepi cię, nie ma. A jak jesteś otyły, no to wiesz, no znasz dużo osób, które są otyłe, one jakoś tam żyją. Możesz po prostu żyć jeszcze długo i nic ci może nie być, no bo nie znasz jakoś dużo osób, które miały nowotwór i w sumie dożyły szczęśliwie późnej starości. Że to po prostu on był. Przez 30 lat i się nic nie działo, nie? Mhm. A jednak znasz dużo osób i każdy ci powie, że zna takie osoby, które no tak, one nie były jako, nie odżywiały się specjalnie zdrowo, w sumie były otyłe, ale ja tak jakoś im się żyło nieźle. Tam wuja to tam długo żył. No tak, w sumie na otyłość się spoko, nie umiera, nie? Na otyłość się nie umiera. Na grobek, tak samo, no nie typu tak, żył 30 lat, zabiło go otyłość. Tak, na depresję w bezpośredni sposób też nie. Na jakieś konsekwencje otyłości czy depresji, no to już owszem, nie? Poza tym teraz też się dużo o tym mówi, dotyka to bardzo dużej ilości osób. Się okazuje, że na przykład sama depresja jest występująca znacznie częściej niż po prostu jakby wiemy. Prawdopodobnie nawet kilka razy więcej osób może mieć depresję niż faktycznie ma zdiagnozowane, więc o tym się bardzo dużo mówi, więc takie osoby, które są dotknięte tymi problemami, one się też mogą z tym poczuć, że no nie są same, że to też jest jakby ich i może nawet też mi się tak wydaje, tak? To jest tylko moje zdanie, że jeśli dostaniesz taką wiadomość, że to jest takie twoje, nie masz tu takie bezpieczeństwo, że to jakby ci nie zagraża dzisiaj, jutro, no i jest jakieś społeczeństwo, które też to ma, no to jesteś trochę częścią grupy, trochę tak ci jest z tym lepiej. No jak jesteś w gronie jednak nowotworowców, to tak może niekoniecznie chcesz do niego należeć, bo to jest krótka znajomość. Budowanie tożsamości, nie? To jest bardzo ważne. No. I nie wiem, na ile to w otyłości faktycznie funkcjonuje, pewnie też, ale też w kontekście tych innych zaburzeń, o których rozmawialiśmy, nie? Mhm. Czyli właśnie teraz te częste rzeczy, które się diagnozuje, które często faktycznie są poprawną diagnozą i dobrze, ale często po prostu są, nie chcę nazwać tego wymówką, ale bardziej to, że my określamy, to okej, to ja to mam, to ja dlatego się tak zachowuję i tak mam i koniec, ale na przykład możesz tego nie mieć, bo to wynika z tego i tego. Nieważne, ale ja to mam, ja teraz sobie mogę to wpisać w bio na Instagramie, na TikToku i wszędzie. I mówię, z jednej strony to są takie miecze obosieczne, no zdecydowanie, że z jednej strony świetnie jest mieć diagnozę i wiedzieć o sobie więcej, ale z drugiej strony właśnie traktowanie tego jako tożsamość bez próby rozwiązania tego problemu. No mówię, no możemy tego nie oceniać, bo każdy może robić ze swoim życiem co chce, ale z mojej perspektywy, że miałabym to oceniać po prostu, no to dlaczego? Czy ci nie szkoda życia po prostu? Mhm. No jest to jakiś taki trend teraz budowania tożsamości o swoje zaburzenia zdrowotne i nie wiem, z czego to wynika. Bardzo mnie ten temat ciekawi. No na pewno to jest jakby, trzeba się było bardzo mocno, wiesz, zanurzyć w całą psychikę i teoretycznie pewnie wynika często w ogóle akceptacji tego, jak mnie akceptowało środowisko najczęściej w bardzo młodym wieku, no nie, bo my tak naprawdę, to jest zabawne, ale jesteśmy kształtowani do tak naprawdę pierwszych lat życia, siódmego roku i jesteśmy praktycznie ukształtowanymi ludźmi, a później tylko tak naprawdę co widzimy, to jest reakcje obronne, które sobie wykształciłem albo które zostały mi wykształcone właśnie w pierwszych latach życia przez moich rodziców, rówieśników, rodzeństwo i gdzieś tam pierwsze lata szkoły i koniec. Więc podejrzewam, że u każdego jest to dość mocno indywidualne, aczkolwiek pewnie są schematy, które się nagminnie powtarzają w danym społeczeństwie, bo pewnie jakbyśmy wzięli osoby z innego kraju, z innej części świata, to pewnie byłoby to troszeczkę inaczej wyglądało, ale myślę, że w Polsce te tematy by się, czy tam w Europie, powtarzały bardzo często. Może po prostu jest tak, że ludzie trochę pogubili się na przykład i za bardzo nie wiedzą, kim są, jakby po co są, co mają robić, jakie ich jest przeznaczenie i tak dalej, więc próbują gdzieś tam... Brak celu znowu chyba nam wychodzi. Trochę też jakby, albo też trochę usprawiedliwić, dlaczego czuję się tak, a nie inaczej, zrozumieć troszeczkę tak, siebie. To też często podawałam kiedyś taki przykład u siebie w niektórych podcastach, że kiedyś trafiłam na taki artykuł, ktoś tam udostępnił, pewnie na Facebooku,
mam Hashimoto, zobacz jak się będę teraz zachowywać. No, nie był inny tytuł, ale coś na zasadzie, że mam Hashimoto, wyślij ten artykuł swojemu, nie wiem, partnerowi, rodzicom, komukolwiek, kto, z kim przebywasz, żeby wiedzieli, czego się teraz po tobie spodziewać, no nie? I tak, z jednej strony okej, okay, no bo fajnie wiedzieć, no to tak samo jak, nie wiem, kobieta ma PMS, no to dobrze, żeby być to świadomość, że okej, okay, no ten, tak, nie wiem, dzień, dwa, trzy, przezależnie oczywiście od, też od zdrowia i tak dalej, no to wiadomo, dzisiaj, kurde, jestem taka nie w humorze, bo wiem, że po prostu jutro będę mieć okres i tak jest, no nie? I dobrze mieć tą świadomość, że to nie jest tak, że po prostu teraz nienawidzę całego świata i co się ze mną nie tak, tylko po prostu prawdopodobnie to jest od tego cyklu menstruacyjnego, mhm. nie? A tutaj jakby to z jednej strony dobrze o tym wiedzieć, a z drugiej strony to jest takie znowu budowanie tej tożsamości, okej, okay, ja mam Hashimoto, koniec, kropka, ja teraz taka będę i musisz mnie akceptować, taką jaką jestem, nie? Mhm. Taką jaką jestem z Hashimoto. I to prawda, że to jest ciężka choroba z niedoczynność tarczycy Hashimoto, ale jednocześnie możesz bardzo dużo zrobić, żeby to zminimalizować. Jednym pójdzie łatwiej, drugim trudniej i być może no, to się będzie potem różniło. Jedna osoba wprowadzi w remisję, druga będzie z tym jednak trochę się borykać, ale, no, ale jednak są te narzędzia i możesz z tym działać. Po co się skupiać na tym budowaniu swojej tożsamości o chorobę, skoro tą samą energię możesz przerzucić na próbę szukania tej energii, nie? I oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest ciężkie. Czasem być może właśnie tutaj będzie potrzebna ta psychoterapia bardzo często pewnie, żeby gdzieś tam też spróbować zdać sobie tą siłę, no bo to tak jest łatwo powiedzieć, że znajdź energię i działaj. Ale jakoś tak wtedy zobaczyłam ten artykuł i mówię, kurczę, no coś tu jest nie tak chyba. Mm-hmm. Nie, tak, plus to jest takie przerzucanie odpowiedzialności dokładnie. Za siebie na innych ludzi, bo teraz to nie jest tak, że ja coś z tym zrobię, tylko trzymaj, to jest instrukcja obsługi, jak masz się do mnie odnosić i jak mnie traktować, no bo ja tutaj zasługuję teraz na specjalne względy, nie? Tak. Więc teraz byśmy potrzebowali, ja rozumiem, bo to jakby każdy z nas powinien być w pewnym sensie jakby uprzejmy i po prostu traktować innych ludzi dobrze, dlatego że są innymi ludźmi, a nie tak, że tutaj na tą osobę będę bardziej miły, bardziej uprzejmy i wszystko dwa razy bardziej, dlatego że ma Hashimoto, a resztę po prostu będę traktował normalnie, nie? Mm-hmm. Więc tutaj no to chyba nie jest do końca w tą stronę, w jaką powinno być. Tak, no to jest, wydaje mi się, że też ta kwestia, jak często teraz się mówi, że mamy takie społeczeństwo, które się o wszystko obraża, nie? I to mm-hmm. jest prawda, że jakby jest jesteśmy w takim chaosie trochę, że z jednej strony wychodzimy z dużą świadomością, akceptacją, pokazujemy jakby, że jest różnorodność, że musimy akceptować różnych ludzi, że powinniśmy akceptować wszystkich ludzi na świecie i tak dalej, ale jakby chociaż mamy tą, jak to się mówi, cancel culture, tak? Nie wiem, jak to się dokładnie określa, no ale generalnie kulturę tego wycinania wszystkiego, co jest nie tak. I w drugą stronę, znaczy jakby w tej samym temacie też jest właśnie to, że ty się zastanawiasz, czy kogoś nie obrazisz i z jednej strony to jest bardzo ważne, a z drugiej strony jakby w pewnym momencie dochodzimy do tego, że boisz się cokolwiek powiedzieć. Mhm. Nie? I teraz z jednej strony są rzeczy, które oczywiście wiadomo, że obrażają, a z drugiej strony pytanie, ile to jest to, że ty jakby... Że naprawdę kogoś obrażasz, tak. A na ile ktoś się czuje obrażony bezpodstawnie. Dokładnie, nie? Dokładnie. Mhm. Więc to jest bardzo ciężki temat. No i myślę, że tutaj zresztą, jeżeli ktoś słucha naszej rozmowy od początku, to wie, że nie mamy na myśli tutaj po prostu, nie wiem, oceniania właśnie, czy wyglądu i tak dalej, ale jest to ciężki temat. I jestem bardzo ciekawa, gdzie my w społeczeństwie pójdziemy, w którym kierunku w tym, ale zobaczymy. Wiesz co, fajnie byłoby na przykład, bo no to też fajne, pojawił się temat, jak ty mówiłaś o tym, że masz, to jest, mam Hashimoto, instrukcję obsługi i teraz akceptuj mnie taka, jaka jestem. I często takie podejście jest u osób, które na przykład mają problem z samoakceptacją siebie i te akceptacje szukają wszędzie naokoło, no nie? Że ktoś im po prostu musi często potwierdzać, że oni są super i tak dalej, że jest to wszystko w porządku, bo ja wiem, że nie jest tak, więc teoretycznie chciałbym, żeby wszyscy mówili mi, że jednak tak jest i ty. Jeżeli mamy takie osoby, które tej akceptacji szukają bardzo dużo dookoła, to znaczy, że no kurde, szukają tego, co de facto powinno być w nich samych i nie ma go, więc idę na zewnątrz, bo łatwiej jest powiedzieć do kogoś, ty mnie akceptuj, jaką jestem, niż ja mam siebie zaakceptować samą. I czasami jak jest taki temat i gdzieś tam widzimy, na przykład czasami podrzucam pacjentom jakieś ciekawe afirmacje, które na przykład, wiesz, polegają na tym, w zależności od tego, że wiemy, w czym problem jest, że ma jakiś tak po prostu jakiś tekst do powtarzania sobie, no nie? I to są czasami tak silne rzeczy, na przykład związane z akceptacją, że ktoś na przykład by nawet dla żartów nie powiedział tego po prostu tak, no nie? Że rozumiem. Akceptuje swoje ciało, 100%. No nie? I ja mówię, powtórzy pani to, to jest nic wielkiego, tak? Akceptuje swoje ciało. Mhm. Nie. Mówię, to nie, to tak for fun, tylko, no nie? Jakby się okazało, że po prostu ma, nie wiem, przed lustrem powiedzieć to, nie ma takiej możliwości, no nie?
Więc podejrzewam, że gruba terapia była potrzebna, żeby to się gdzieś tam wydarzyło w przyszłości. Totalnie rozumiem. Ja kiedyś, tylko taką anegdotę jeszcze właśnie byłam, zabrałam kiedyś moją ciocię na no, takie szkolenie też właśnie z jakiegoś tam rozwoju osobistego dawno temu i poszłam jako osoba towarzysząca. No i tam było ćwiczenie, żeby wypisać 10 swoich cech dobrych, czy to mógł być i wygląd, i cechy charakteru. I potem stawaliśmy w kółku, tam na tym szkoleniu było kilkaset osób i stawaliśmy w kółku, nie wiem, po 10 osób, czy jakoś tam w grupkach. I każdy miał powiedzieć, no i tam gdzieś, nie wiem, mam ładne oczy, robię to dobrze, to tamto dobrze i tak dalej, nie? I ja pamiętam dziś, że ja chyba jedną rzecz wpisałam i ja miałam ochotę uciec stamtąd, nie mówię, ja nic nie wpiszę. Po prostu to było dla mnie tak ciężkie i wręcz poczułam się przerażona, że ja chcę uciec stamtąd. Ja mówię, ja nie wiem, co ja napisać, nie? I to jest niesamowite i skojarzyło mi się z tą sytuacją. Jak bardzo ważny jest taki sygnał dla nas, że może warto by było się zająć swoją psychiką i właśnie iść do psychoterapeuty. Tak, myślę, że byłoby super. Ja bym nie chciał, żeby po naszej rozmowie na przykład wybrzmiało coś takiego, że teraz na przykład dajmy przyzwolenie do komunikacji ze światem zewnętrznym przez social media osobom tylko, które są zdrowe. I jak masz Hashimoto, czy jesteś otyły, to siedzisz w domu i dopóki się nie ogarniesz, to w ogóle nie pokazuj się. Nie. Fajnie byłoby. Oczywiście akceptacja siebie jest ekstremalnie ważna i bez tego to tak naprawdę ciężko cokolwiek innego zrobić, bo nie mamy punktu wyjścia, a żeby w ogóle w jakiejkolwiek terapii, czy to pod kątem żywieniowym, dietetyki, suplementacji, czy psychoterapii, czy pracy z ruchem, to trzeba po prostu znać punkt wyjścia, odkąd ja wychodzę. Więc ja fajnie, jakbym przed sobą wiedział, że mam problem taki, taki i taki i idę do przodu, czuję się z tym dobrze, wiem dlaczego dobrnęłem tutaj i teraz mogę coś z tym dopiero zrobić. Więc fajnie byłoby, że dalej oczywiście wrzucamy, jestem oczywiście zwolennikiem tego, żeby tam osoby... żeby na przykład w social mediach była ekstremalnie duża różnorodność, żeby tam były osoby, które, bo na razie mamy tak, że tam są osoby, które są szczęśliwe, które mają piękne ciało i które po prostu wjeżdżają na wakacje raz na kwartał przynajmniej po prostu do ciepłych krajów. Fajnie było tam duże zróżnicowanie, tylko żeby gdzieś pojawi za się tym... już to zróżnicowanie, wiesz, myślę. Tak, myślę, że idziemy w dobrym kierunku, żeby tam był taki też wydźwięk, że w ogóle zobaczcie, akceptuję swoje ciało, jestem otyła super, tak, ale... coś z tym robię na przykład, no nie? Jakby coś za tym idzie teoretycznie, korzystam z jakichś tam specjalistów i promowanie takim zdrowego podejścia. Na przykład nie to, że teraz jestem u dietetyka i po prostu mam dietę 1200 kalorii i liczę każdy posiłek, tylko po prostu wiem, że to nie jest dobre dla mojego ciała, chcę coś z tym zrobić stricte, bo chcę po prostu dożyć w dobrej formie do setki i tak dalej, więc tak naprawdę buduję dobry fundament i powoli będę sobie coś zmieniała i będę was informowała na przykład o tym. Więc teoretycznie, żeby też szło za tym jakiś taki, szczególnie osoby, które na przykład za nimi jakaś społeczność idzie, to żeby tam szły dobre wartości za tym, no nie? Bo teraz jest tak, że bo i też kiedyś dałem się pociągnąć właśnie w dyskusję temat body positive i tam byłem jako osoba bardzo zła, bo ktoś pytał się, dobra, ale czym jest ta otyłość? No przecież BMI jest bardzo złym parametrem do mierzenia, więc jakby co oznacza, że ktoś jest otyły? No nie, mówię, no teoretycznie jakby to jakby widać, no nie? Ta osoba też wie, że teoretycznie tych kilogramów jest za dużo w różnej formie, no nie? A więc tam też taka wasza dyskusja, jakby kto jest kim, no nie? W sensie jakby kogo określamy za osobę otyłą, a kogo nie, skoro BMI jest kiepskie, mierzenie obwodów też nie jest może specjalnie dobrym pomysłem, więc jakby kto w ogóle ma prawo ustalać jakieś standardy, w ogóle czym jest standard, no nie? Więc to zabrnęło bardzo daleko, ta dyskusja. No tak, no ale to właśnie, no to tutaj możemy sobie sięgnąć od razu gdzieś tam do badań, do diagnostyki, do oceny otłuszczenia narządów wewnętrznych i jakby, no... To są takie fakty, to są rzeczy, z którymi ciężko się kłócić. Tak, ale potem wiesz, mam już tę dyskusję, o której zaczęliśmy sobie tutaj, że dzisiaj zrobiłem badania krwi i jest okej. Okay, no to tak, nie? Tak, tak. Zresztą analiza badań krwi też nie jest bardzo prostą rzeczą. Nie jest prosto. Więc właśnie, to już można by iść daleko. No wiesz, jakby z jednej strony totalnie rozumiem osoby, które nie zgadzają się na to, że no nie wiem, że mamy tę modelkę tak zwaną plus size,
No i że ktoś jej pisze, że promujesz otyłość, że ona wrzuciła tylko swoje zdjęcie. No, mhm. no nie, ona po prostu jest sobą, tak? Po prostu jest. I jakby to też nie jest tak, że ona, nie wiem, właśnie tak powiedziałaś, że ma nie wychodzić, dopóki nie schudnie. No jakby wiadomo, że nie o to chodzi kompletnie. I zdaję sobie sprawę, że to nie jest promowanie otyłości. No bo co, czym jest promowanie? Promowanie otyłości to by było, gdyby osoba otyła mówiła, jedzcie jak najwięcej, nie wiem, nie ruszajmy się, bądźmy otyli. Nie? No to jest promocja otyłości, a nie wrzucanie zdjęcia, powiedzmy, osoba, która jest otyła, ale tak jak mówisz, no jednocześnie powinna z tym iść zdecydowanie duża edukacja na temat tego, jakie to niesie konsekwencje. No bo tak jak też powiedziałeś, no osoba otyła wie, że jest otyła, tak? Mhm. Ale być może fajnie by było właśnie więcej mówić o relacji z jedzeniem, czy tak zwanej relacji, bo to też nie jest dobre określenie, ale... Podejście do jedzenia jakby, nie? Podejście do jedzenia, tak. O tym, że być może to, że jesteś cały czas głodny, to nie jest tak, że ty musisz teraz przejść na jakąś tam inną dietę, tylko po prostu zrozumieć, znaczy wprowadzić takie nawyki, które spowodują, że nie będziesz cały czas głodny, żeby zadbać o ten swój ośrodek głodu i sytości, nie? Jakby jeżeli się objadasz, no to dlaczego? Czy to jest praca dla psychoterapeuty? Czy być może właśnie też ogarnięcia po prostu tego jadłospisu, bo on jest taki, że jesteś cały czas głodny, czy nie masz spełnionego zapotrzebowania na jakieś składniki odżywcze. Taka edukacja, wiesz, no szeroko pojęta, że tak powiem, która nie mówi tylko jedz mniej, ruszaj się więcej, bo, no bo to nie jest rozwiązanie dla osoby otyłej, to może być rozwiązanie dla osoby, która ma, nie wiem, 3 kg więcej może i czasem zje za dużo batonów. Mhm. No bo dla osoby otyłej to nie jest rozwiązanie, to jest już podejście kompleksowe. To jest rozwiązanie dla mnie. Jak po świętach ktoś mówi, przytyłeś trochę. Ja tak patrzę, mówię, kurde, rzeczywiście. Tydzień minął, już okej. Okay. No właśnie, ale to nie jest podejście dla osób, które mają tą otyłość. Więc właśnie, no z jednej strony rozdzielanie tej wartości, jesteś wartością człowiekiem niezależnie ile ważysz, a z drugiej strony budowanie świadomości, że otyłość po prostu zawsze jest chorobą, nie ma sytuacji, kiedy nie jest. I możesz w jakiś sposób tutaj sobie z tym poradzić, w różny sposób, w zależności od tego też, co jest przyczyną twojej otyłości, bo przyczyn też jest wiele. Tak, znaczy fajnie byłoby, znaczy moim zdaniem, jak ludzie nas słuchają, to praktycznie zawsze wybrzmiewa tak, że czy to temat otyłości, czy Hashimoto, czy inne, to tak naprawdę zawsze można znaleźć rozwiązanie stricte, bo to jest skutek tak naprawdę, który jest przykryty całą masę innych rzeczy, czy to, no jak, może nie będę mówił w sensie modelu, w którym pracujemy, no, no, bez tak, sensu, tak, czy tych wszystkich filarach, o których mówisz, no nie, że tak naprawdę tam jest cała masa rzeczy, które można zmienić i powoli wdrażać i ten efekt będzie widoczny, no bo temat otyłości, czy Hashimoto, czy depresji nie jest ekstremalnie skomplikowany, tylko wymaga wdrożenia wielu rzeczy, krok po kroku i no, zmiany tak naprawdę swojego życia gdzieś tam, przewartościowanie. Tak, ale krok po kroku, tak jak powiedziałeś, tam rozpisać jakiś proces, nie? I zacząć od tych małych rzeczy, bo też mam wrażenie, że właśnie, czy właśnie a propos depresji też to jest taki temat już tak tylko pobocznie mówiąc, czy ta otyłość, że pojawiają się takie tematy, o których nie wolno dyskutować po prostu w ogóle, mam wrażenie, publicznie, nie? Że okej, tak jest i koniec, kropka i absolutnie proszę tego nie rozkładać na czynniki pierwsze. A o jakich tematach na przykład mówisz? No właśnie między innymi podejrzewam, depresja, że depresja. Okay. Podejrzewam, że tutaj ja bym, wrzuciłabym tutaj na pewno, tak jak rozmawialiśmy, teraz jest właśnie to diagnozowanie ADHD też czy tej wysokiej wrażliwości. To są rzeczy, o których możemy tutaj podyskutować bardzo szeroko. I sam fakt, jak wiele jest przyczyn depresji, że czasem jej totalnie nie znamy, a jakby czytam doskonałą w ogóle książkę ostatnio o tym. Oczywiście ona jest poparta, bardzo dużo ma bibliografię, to jest wszystko poparte badaniami naukowymi, rozmowami ze specjalistami. Ma bardzo głupi tytuł, jak to polskie książki, że brzmi tak, żebym po nią nie sięgnęła, gdybym nie miała rekomendacji. Pan na TEDxie miał wykład i on właśnie omawia kilka obszarów, w wyniku których może się pojawić depresja. Mhm. I właśnie między innymi propos tych celów w życiu, jakby wiele innych rzeczy. I bardzo ciekawe jest to, że on tam mówi, że my teraz się skupiamy tylko na tym równowadze biochemicznej. Że tylko na tym, nie? Że okej, przecież to jest tylko zaburzenie zdrowotne, na którą masz leki i jakby to jest najważniejsze działanie. Oczywiście leki są ważne, ale on też pokazuje bardzo mocno, dlaczego te leki często przestają działać, nie? Mhm. I jakby mówię, no już nie chcę wchodzić w ten temat, zresztą też jakby to jest bardziej, że ja się tym interesuję, niż jestem specjalistką, absolutnie nie jestem. Natomiast mam wrażenie, że to, że my pokazujemy, jakby z jednej strony mówienie o tym, że
trzeba iść do psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, jest cholernie ważne, żeby to o tym mówić i to jest bardzo ważne, a z drugiej strony mówienie, że to jest tylko dla psychiatry, na przykład depresja, też jest złe, bo jakby tutaj to nie jest tylko zaburzenie, które tylko farmakoterapią będziemy leczyć, nie? Mhm. Wręcz właśnie bardzo, bardzo ciekawe, mogę wam podesłać, nie pamiętam teraz nazwiska tego pana, ale najwyżej możemy do opisu wrzucić ten TEDx, ten wykład, o którym mówię. I bardzo ciekawa perspektywa po prostu tego. I mam wrażenie właśnie, że tak boimy się momentami właśnie dotykać pewnych kwestii. Tak samo z tą wysoką wrażliwością, tak jak rozmawialiśmy w kuluarach, to też nie jest takie jednoznaczne, jak teraz próbujemy się gdzieś tam etykietować. My kochamy etykiety w ogóle. To jest niesamowite. I proste rozwiązanie, a to są takie tematy, które... No, praca z ludźmi nie jest prosta i to tam nie ma nigdy innego prostego rozwiązania. Ostatnio poruszaliśmy też temat w ostatnim podcaście jeszcze, w związku z tym, że nie możemy za bardzo wybrać terapii dla pacjenta, bo tak naprawdę każdy problem, z którym przychodzi, od de facto zwykłego, prostego urazu, poprzez bardzo skomplikowane choroby typu depresja, on ma tak naprawdę jeden problem, on ma zawsze kilka mechanizmów. W sensie, że tam jest jakieś podłoże strukturalne związane z ciałem, tam jest jakiś problem związany właśnie z chemią organizmu, tam jest jakiś efekt emocjonalny w związku z tym tematem i tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie są proporcje, więc jeden problem może być bardziej dla psychiatry i mniej dla dietetyka i jeszcze mniej dla trenera, fizjoterapeuty, a inny będzie bardziej dla fizjoterapeuty, trochę dla psychoterapeuty, a troszkę dla dietetyka, więc to w zależności od tego po prostu też, jakie my już mamy nawyki i jak nasze życie wygląda, ale tam praktycznie w większości tematów spokojnie trzej specjaliści, którzy po prostu znają postawy holistycznego podejścia do zdrowia, by się dogadali. Praktycznie w każdym temacie. Więc jakbyśmy poruszyli temat, tutaj się jakieś jeszcze fajne kumaty, psychoterapeuta, psychoterapeutka, i byśmy nawet poruszali temat skręconego stawskowego, to pewnie ty byś się wypowiadała na temat w ogóle żywienia przy regeneracji, byśmy się wypowiedzieli i pewnie on by się też wypowiedział, no jasne, nie? Jasne, pewnie. Tak, bo w ogóle też ostatnio gadałem sobie z Arturem, który miał pacjenta, który po prostu miał tak naprawdę przyczyną, znaczy jednym z głównych, znaczy to nie był główny aspekt, ale to był taki moment, kiedy ta osoba zaczęła dostrzegać u siebie w ogóle jakby moment depresji i w ogóle jakichś stanów lękowych, to był moment, kiedy w ogóle skręciła sobie staw skokowy i zaczęła po prostu czuć, że ona jest w ogóle, teraz jest niesamodzielna i się w ogóle wszystko sypnęło. Mhm. Więc się okazuje, że w ogóle staw skokowy był po prostu punktem zapalnym rozsypania. Czyli nie mogła się... też może być zajęta, tylko musiała... Być może też, może po prostu też poleżała w łóżku i nie mogła się ruszać i się w tym momencie zaczęła konfrontować ze swoimi tematami. Tak, tak. No, to jest COVID był takim momentem, że ludzie pozamykali ludzi w domu i oni zostali swoimi problemami, się okazało, że... Tak. Nie mogę tego wybiegać, nie mogę tego zarzucić ciężarami, no nie? Nie mogę wpaść w pracoholizm stricte i od tego tematu uciec, tylko jestem z nim, co się okazało, że w ogóle psychoterapeuci teraz mają ręce pełne roboty, ciężko się w ogóle dostać do dobrego specjalisty. Właśnie podobno te pierwsze tygodnie były takie, że psychoterapeuci nie mieli specjalnie dużo roboty, bo się okazało, że te takie wszystkie lęki społeczne to ludziom momentalnie przeszły. Bo nie ma społeczeństwa. Nie, no bo po prostu siedzisz w domu i fajnie, masz Netflixa i się cieszysz. Tak. Ale to było 2 tygodnie. No. A później lawinowy wzrost ilości pracy. Nie? No plus oczywiście urzędy cywilne, tak? Wiadomo. Tutaj też miały bardzo dużo roboty. No bo przecież to była fala rozwodów, bo się okazało, że ej, my nie mamy o czym rozmawiać. Jak już jesteśmy w domu. Tak, to był fajny związek na godzinę dziennie. Na weekendy, ale 3 godziny dziennie. 5, 10, kurde, katastrofa. Ja się tak zastanawiam po prostu, jaki wniosek z tego podcastu by brzmieje, bo się okazało, że to wszystko skomplikowane. Więc myślę, nie wiem, czy tutaj wniosku było po drodze całkiem sporo. Całkiem sporo było. Ja czasami lubię, to też może jest... Zamknąć to w klamrę. Tak, to też jest złe, no nie? Może po prostu nie zamykajmy w klamrę, bo nie da się zdrowia zamknąć w klamrę, więc po prostu tak zostanie. Ale fajnie, żeby ludzie wiedzieli teoretycznie, że każdy problem, który mają, a zakładam, że ogląda nas cała masa osób, które mają otyłość, depresję, stany lękowe, są wysoko wrażliwi, Hashimoto, czyli w tym momencie 90% osób, które ogląda, trafiliśmy, bo pewnie większość osób ma jakieś tam rzeczy związane ze swoim zdrowiem, to żeby wiedziały, że tak naprawdę do tego tematu można podejść wielorako i że teoretycznie zawsze jest jakieś rozwiązanie i że ono się powinno zacząć tak naprawdę jakby od nas, że ja sobie zdaję z tego sprawę, i powolutku buduję sobie na tym gdzieś tam ewentualnie terapię, która prawdopodobnie będzie trwała bardzo długo.
która się może stać stylem życia później jakimś fajnym, no nie? Właśnie terapia? Tak. Ja właśnie chciałam powiedzieć tutaj, tak mi się nasunęło, że by pamiętać, że terapia jest narzędziem, a nie celem samym w sobie. Mhm. Ostatnio też a propos psychoterapii, to taki nowa perspektywa dla mnie była właśnie, usłyszałam to w podcaście Zena Jaskiniowca, nie wiem czy słuchacie. Mhm. Też Rafał bardzo ciekawie o tym powiedział. I tak właśnie zrozumiałam, że w sumie tak, to jest ważne. I to, czy to psychoterapia, czy kontakt z dietetykiem, fizjoterapeutą i tak dalej, że jednak fajnie, to jest może taka klamra a propos tego, właśnie rozmawialiśmy na początku, czy ktoś przychodzi z jakim celem, czy to jest zdrowie, czy ta masa ciała. Bo jeżeli masa ciała sama w sobie jest celem, to może to nie jest taki dobry cel i tak trwały, jak to, że chcę schudnąć, być zdrowy, zdrowie metaboliczne poprawić, po to właśnie, że mam teraz wnuka i chcę z nim grać w piłkę za rok, w wakacje, nie? No to jest taki cel poza tym, a jednocześnie taki bardzo życiowy. I znowu wracając do tych celów naszych w życiu, mam wrażenie, że one są bardzo ważne i one nam dają jakiś taki napęd do życia. Tak, ale wiesz co, to też jest fajna sytuacja, żeby na przykład czasami sobie tak naprawdę rzeczywiście stanąć sobie przed lustrem i zastanowić się, dlaczego ja chcę to zrobić stricte, no nie? Bo się może okazać, że ja świadomie, znaczy ja nie jestem świadomy tego, na przykład dlaczego ja chcę schudnąć, a potem się okazuje, że ja chcę schudnąć, bo na przykład może wtedy partner będzie po prostu inaczej na mnie patrzył, tak? I się okazuje, że no... też trochę kiepsko, jeżeli ten związek ma się tylko opierać i wyłącznie na przykład na tym, że ktoś jest, ma dobrą wagę i jest atrakcyjny fizycznie. No, prawdopodobnie też się niedługo zakończy. No, nie? Jakby kolejna fala COVID-a spowoduje, że się rozejdą. Więc to nie będzie specjalnie długotrwałe, bo czasami te motywacje, one są bardzo mocno przykryte i to może być też trudne, jak ktoś się na przykład skonfrontuje z tym tematem, to się okazuje, że kurde, mi się trochę grunt spod nogami usunął, bo nie zdawałem sobie z tego sprawy. Na przykład, bo ja nie robię tego dla siebie, albo dla koleżanek, albo tylko dla siebie, albo tylko dla kogoś, więc fajnie byłoby taką motywację gdzieś rzeczywiście realną znać. Bo my często tak się wmawiamy sobie, że ta motywacja jest taka inna, ale potem na przykład jak w wywiadzie gdzieś tam pacjenta ciągniemy za język na pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu, to się okazuje, że on to robi w ogóle nie dla siebie, no nie? Mhm. Więc to też jest ciekawe. Można sobie tak, zawsze... Ale też nie wiem, czy macie takie sytuacje, ale u mnie na przykład też zdarzały się takie sytuacje w całej historii, że ktoś chciał przysłać. Dostawałam maila na przykład, że ja piszę swojego męża czy swojej córki, bo bardzo bym chciał, żeby ona do pani przyszła. No ona jeszcze nie jest pewna, że w ogóle chce się za to wziąć, ale no ja bym chciał, nie? Czy tam chciała. I to jest właśnie takie, że dopóki ty sobie nie uświadomisz, że ty chcesz tej zmiany, to że ktoś za ciebie ją chce, no to niestety to nie zadziała, więc należy też pamiętać, że nie wymusimy zmiany na kimś bliskim, bo to nie o to chodzi. Każdy musi sam zrozumieć, że on potrzebuje albo chce tej zmiany. Tak. Ja na przykład, nie wiem jak wy, ale na przykład bardzo nie lubię osób takich, że ktoś wysyła mi pacjenta albo ktoś kupuje voucher do mnie. Nawet do mnie nie ma voucheru w ogóle, dzięki Bogu. Bo się okazuje, że z tymi ludźmi się mega ciężko pracuje, bo jak nie ma tej motywacji ich stricte zmiany, to jakby nic się nie wydarzy prawdopodobnie też. Więc to jest też jakby trudne. I pytanie jest jakby, ta osoba teoretycznie, jakby dlaczego ona na przykład chce mieć szczupłą córkę, no nie? Albo co się dzieje, no nie? Jakby... Czy może ta osoba być faktycznie świadoma, widzieć jakieś zależności, nie? Że powiedzmy pogorszenie z tego, tamtego, bo być może te wyniki, na przykład no, często żona męża wyniki widzi, badanie widzi, że jest źle, a może nie, dobra, jeszcze czy nie, tak najgorzej. Nie? Więc to może być tak, że faktycznie te osoby widzą realnie, że jest taka potrzeba. No ale jeżeli ta osoba nie jest gotowa, to tak jak mówię, no bardzo często naprawdę ja podczas konsultacji byłam w stanie wyłapać, czy ta osoba jest gotowa, czy nie. I to jest niesamowite, jak to można po prostu wyczuć i jak to się różni od właśnie osoba, jak mówi o tej motywacji. No to jest wtedy, ogromna różnica. Wtedy mówisz, nie jest pani gotowa na pracę ze mną, odejdzie się pani zero. Tak, no wiesz, jakby tutaj właśnie jest to, że staram się jak najwięcej tego przekazać. No a wiadomo, no. Jest jak jest. No. Każdy sobie coś tam weźmie. Nie? Być może akurat nie weźmie sobie tego, że schudnie ze mną, ale zacznie psychoterapię dzięki temu, że mieliśmy konsultacje, tak się też zdarzało. I to też jest osiągnięcie jakiegoś celu. Być może nie takiego, jaki był, czyli chcę schudnąć już teraz, ale dzięki temu wzięłam się za swoje zdrowie psychiczne, które być może powodowało, że objadam się od kilku lat, czy tam od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, bo coś się wydarzyło nawet w dzieciństwie, czy gdzieś tam w życiu dorosłym, że po prostu to jest taka moja forma ucieczki. I to nie jest osoba do pracy z dietetykiem tu i teraz. Absolutnie.
Czyli ten pomysł będzie dieta, a może się okazać, że ona sobie tylko, wiesz, w głowie tak naprawdę te rzeczy powartościowuje i jakby dojdzie do przyczyny, to się może okazać, że ona samoistnie zacznie chudnąć na przykład. Dokładnie tak. To pojawia się to jedzenie intuicyjne tak zwane i taki powrót naszego organizmu często do jakiejś takiej pożądanej masy ciała. Wiadomo, czasem trzeba pomóc, bo są jakieś zaburzenia metaboliczne, insulinooporność i tak dalej, gdzie musimy troszkę pomóc, ale no dużo łatwiej jest wtedy, zdecydowanie. No. Tak, ekstremalna promocja się była psychoterapeutów, po prostu szkoda, że i tak nie mają miejsca już, no nie ma terapii. Tak, natomiast to mówię, pamiętajmy, żeby to nie było celem samym w sobie. Super, i to myślę, że tym możemy zakończyć tutaj nasze spotkanie. Daria, bardzo dziękujemy za mega wartościowe rzeczy, które powiedziałaś i że swoją tak naprawdę swoje doświadczenie pracy z podopiecznymi pod kątem żywienia i nie tylko. Chciałbym, żeby po prostu było coraz więcej takich świadomych dietetyków, którzy tak naprawdę tę dietę traktują jako jeden z elementów zdrowego zdrowia, a nie tak naprawdę sam cel w sobie, żeby po prostu teraz gdzieś po prostu mieć jakąś obsesję i kontrolę nad tym jedzeniem, bo myślę, że takich osób nam bardzo tutaj potrzeba, które, jak my to mówimy, po prostu łączą kropki i dzięki temu budują jakiś obraz pacjenta czy tam podopiecznego, z czym on rzeczywiście ma dany problem, dzięki czemu możemy tym osobom po prostu pomagać najlepiej, jak tylko możemy. Też jest, tylko tutaj dodam, ważna też ta budowanie świadomości wśród podopiecznych, którzy szukają dietetyków, nie? Bo nawet jeżeli ja mam jakąś tam wizję, ale jeżeli ktoś chce po prostu tylko jadłospis konkretnie z gramami i tylko to i jakby nie da się tutaj, powiedzmy, czasem rzadko się zdarza, no ale są osoby, które po prostu jakby tego oczekują, no to po prostu muszą dostać, że tak powiem, prawda? Mhm. Mimo, że przemycam jeszcze inne nawyki, które są bardzo ważne. Dlatego budowanie zarówno świadomości osób, które chcą pracować z ludźmi, ale jednocześnie budowanie pacjentów, podopiecznych, żeby też od innej strony do tego tematu podchodzili, żeby otworzyli się na tą zmianę nawyków, stylu życia małymi kroczkami, a nie na to, że oni idą do dietetyka po jadłospis i będą sobie teraz wszystko odmierzać gramami, bo to nie jest droga do sukcesu. To jest też ten sam temat, jak przychodzi do nas pacjent, po prostu to jest ten sam temat, jak ktoś mówi, ja bym chciał, żeby pan mi rozmasował plecy, bo mnie boli, albo proszę ćwiczenie na ból pleców, albo u ciebie proszę jadłospis. Ale na szczęście to też jest tak, że coraz rzadziej się to zdarza. Tak. Podejrzewam, że dzięki temu, że zarówno ty, jak i my dość mocno się w sieci pojawiamy i teoretycznie trafia nas pacjenci, podopieczni, klienci, którzy rzeczywiście wiedzą, jakie możemy pomóc, więc nie ma takich nieporozumień, ale nasi koledzy pewnie cały czas tak mają, którzy się za bardzo nie udzielają. Mam wrażenie, że tak, to ma znaczenie, bo często właśnie zauważam, jeżeli ktoś nie wie, jak pracuje, bo ktoś, nie wiem, kupi swoim rodzicom do mnie usługę czy coś, i to wtedy bardzo często jest taka sytuacja, że ktoś oczekiwał czegoś zupełnie innego, to jest okej, no jakby ja na pewno nie trafiam w gusta, że tak powiem, wszystkich w swoją metodą pracy. Natomiast no to właśnie zazwyczaj jest taka osoba, która mnie totalnie nie zna, która mnie po prostu, nie wiem, gdzieś tam nie kojarzy moich treści, nigdy nie oglądała i nie wie, czego się może spodziewać, więc ja dalej uważam, że jeżeli szukamy specjalistów, którzy działają w internecie, bo wiadomo, że no z lekarzami będzie może trochę inaczej, chociaż też coraz więcej lekarzy działa w sieci. Natomiast osoby właśnie typu dietetycy, fizjoterapeuci, fajnie by było najpierw popatrzeć sobie, poczytać, jakie ta osoba ma podejście do swojej pracy i wtedy dopiero się do niej umawiać. Tak, ale wiesz, nawet jak osoba, do której do ciebie trafiła, oburzy się na przykład twoim podejściem, że nie tego oczekiwała, to się może okazać, że gdzieś tam, gdzieś coś ruszyłaś w niej, co zapączkuje za rok, dwa, trzy. Się może okazać, że ty byłaś takim małym elementem w tej całej machinie, który spowodował, że ta osoba zaczęła w ogóle inaczej patrzeć na swoje zdrowie, ale dopiero na przykład ty to zaczęłaś, a potem ktoś trafił na przykład do nas, my tam napomknęliśmy i ta kula gdzieś tam tej wiedzy zaczęła gdzieś tam, wiesz, teraz się zwiększać i ktoś mówi, kurde, no miała rację, no nie, rzeczywiście, jakby dopóki nie ureguluję tego snu, to nie ma sensu robić innych rzeczy, bo jestem chronicznie zmęczony i tak naprawdę to powoduje całą masę innych problemów. Zgadza się. Super, dziękujemy ci bardzo za spotkanie i widzimy się w kolejnym podcaście za 2 tygodnie standardowo w środę o 19:00. Co drugą. Także zapiszcie sobie w kalendarzu co drugą. Bardzo dziękuję. Trzymaj się, hej. Cześć.